Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witam Panie i Panów Inżynierów. Witam koleżanki i koledzy. Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność inaugurować trzecie obchody Światowego Dnia Inżyniera. Zbudujemy lepszą przyszłość. Inżynierię przyszłości. Szanowni Państwo, witam serdecznie zgromadzonych przed kamerami. W tej sytuacji po inżyniersku obchodzimy Światowy Dzień Inżyniera. Witam wszystkich gości, którzy się zalogowali i czekamy na to, że dołączą do nas jeszcze pozostałe koleżanki i koledzy. Witam przede wszystkim współorganizatorów i prelegentów naszego dzisiejszego dnia. Witam serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera Mariusza Malinowskiego, prorektora do spraw nauki Politechniki Warszawskiej, która jest współorganizatorem dzisiejszych obchodów. Witam serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera Henryka Skarżyńskiego z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Witam serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera Teofila Jesionowskiego, rektora Politechniki Poznańskiej, a zarazem przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Politechnika Poznańska była gospodarzem pierwszych obchodów Dnia Inżyniera. Witam serdecznie panią Teresę Sostkowską, zastępcę prezesa do spraw normalizacji Polskiego Komitetu Normalizacji. Witam serdecznie pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Jerzego Barklika, prezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce. I witam wszystkich zgromadzonych przed komputerami. Witam członków stowarzyszeń naukowo-technicznych ze wszystkich z naszych stowarzyszeń, ze wszystkich terenowych kół. Cieszę się, że będziemy razem obchodzili ten dzień. Proszę Państwa, Światowy Dzień Inżyniera został ustanowiony decyzjami stowarzyszeń naukowo-technicznych zgromadzonych w ruchu inżynierskim. Ruch inżynierski, na jego czele w Polsce stoi Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Nauczelna Organizacja Techniczna. Oddaję głos pani prezes Ewie Mańkiewicz-Sudny, prezes naszej federacji. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy się spotkać, choć okoliczności i to, co dzieje się na zewnątrz, są smutne i powinniśmy o tym sobie powiedzieć, że my jako inżynierowie powinniśmy zabrać głos w sprawie tego, żeby to, co wynajdujemy, to, co jest rezultatem naszej pracy, naszej twórczości, nie służyło przeciwko ludzkości, tylko służyło nam ku jej dobru. Solidaryzujemy się z naszymi kolegami, inżynierami w Ukrainie, solidaryzujemy się z całym narodem ukraińskim, który tak dzielnie walczy o swoją suwerenność, niepodległość. I zdajemy sobie sprawę, że taki dzień, Światowy Dzień Inżyniera powinien być dniem wielkiej radości. I mamy nadzieję, że jednak będą jeszcze powody do tego, żebyśmy się mogli wspólnie cieszyć. Szanowni Państwo, tematem mojego wystąpienia jest, dlaczego obchodzimy Światowy Dzień Inżyniera? Dlaczego obchodzimy? Właściwie można to pytanie rozważać w dwóch aspektach. Można popatrzeć na to historycznie, jak to się działo, jak również zastanowić się nad tym, dlaczego właśnie inżynieria jest tak ważna. Mam nadzieję, że to, co będzie potem mówione na naszym dzisiejszym spotkaniu, odpowie na to drugie pytanie. Ja pozwolę sobie przypomnieć parę faktów z historii ruchu stowarzyszeniowego, który doprowadził do tego, że społeczność inżynierska na świecie uznała za celowe obwołanie takiego dnia. A więc parę przypomnień z historii. Kiedy rozpoczynały się rewolucje przemysłowe i taki gwałtowny rozwój przemysłu oparty na właściwie wynalazkach i na pracy nauki i techniki, każdy to robił w swoim zakresie. Powstawały ośrodki, gdzie wokół wybitnych wynalazców gromadzili się ludzie twórczy i w wyniku ich pracy powstawały nowe rozwiązania, zupełnie nieznane wcześniej. Jednakże takie poczucie wspólnoty inżynierskiej nie było wtedy i ludzi techniki nie było wtedy obecne. Ono właściwie zaczęło się...
Ono, przepraszam bardzo. Ono zaczęło się, ono się rozbudziło po II wojnie światowej, kiedy zaczęły być widoczne procesy globalizacji, takie zaczątki, i kiedy wszyscy na świecie uważali, że dogadywanie się jest najlepszym sposobem rozwiązywania wszystkich problemów. I wtedy już w 1946 roku, po II wojnie światowej, odbyła się pierwszy międzynarodowy kongres techniczny w Paryżu, gdzie warto to podkreślić, że była również reprezentacja Polski, aż 9 stowarzyszeń naukowo-technicznych, a przypomnijmy sobie, że jest to właściwie rok po zakończeniu wojny, kiedy wszyscy przede wszystkim zajmują się sprawą odbudowy, przywrócenia normalności życia po wojnie. To już wtedy takie spotkania zaczęły się odbywać. Zaraz potem, po 2 latach, odbyło się następny kongres techniczny, gdzie również Polacy uczestniczyli, ale już w znacznie mniejszym zakresie. No wtedy właściwie, można powiedzieć, ten podział Europy zaczął następować, który spowodował, że byliśmy trochę w innym obozie niż pozostała część Europy, czy pozostała część świata. Ale już 4 marca 1968 roku przedstawiciele ponad 50 stowarzyszeń naukowo-technicznych z całego świata zebrali się i postanowili stworzyć wspólną organizację inżynierską. To już wtedy było wiadomo, że wiele problemów, które współczesny świat tworzy, da się rozwiązać tylko wtedy, kiedy będziemy zintegrowani, kiedy będziemy współpracować. I tak 4 marca 1968 roku powstała Światowa Federacja Organizacji Inżynieryjnych WFO. Naczelna Organizacja Techniczna była jej członkiem, założycielem i od początku uczestniczyła w wielu pracach. Obecnie WFO liczy ponad 30 milionów inżynierów, może nie liczy, skupia ponad 30 milionów inżynierów z ponad 100 krajów. I WFO jednocześnie działa wspólnie jako doradca i jako współpracuje z UNESCO i UNIDO, a więc organizacjami będącymi agendami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska, tak jak powiedziałam, nasze przedstawiciele od początku uczestniczą w jej pracach i takimi ważnymi wydarzeniami, jakie tu warto podkreślić, to było to, że na kolejnym zgromadzeniu ogólnym WFO, kiedy powoływano już takie komitety specjalistyczne, jeden komitet do spraw informacji technicznej, a drugi komitet do spraw szkolenia, to właśnie NOT-owi powierzono prowadzenie takiego międzynarodowego komitetu. I jednocześnie powierzono nam również wydawanie czasopisma międzynarodowego poświęconego kształceniu inżynierów. A więc jak widać, zaufanie i znaczenie polskich inżynierów było doceniane w świecie. Pomimo podziałów politycznych pokazywano wtedy, jak dużą rolę, jaki jest wkład również naszych twórców techniki w rozwój cywilizacji światowej. Takim dowodem na uznanie dla nas było powierzenie nam przez ogólne zgromadzenie WFO zorganizowania 5. Światowego Kongresu Kształcenia Inżynierów. I tak tu na marginesie powiem, że kształcenie inżynierów jest jednym z głównych tematów, którym nasze organizacje inżynierskie nie tylko w Polsce, ale i na świecie się zajmują. I jak wiemy, jest to problem, którego się właściwie nie da rozwiązać do końca, bo życie, bo rozwój przemysłu, bo rozwój nauki, bo nowe odkrycia, nowe wynalazki niosą tyle problemów, za którymi ludzie techniki, za którymi inżynierowie muszą nadążać. A więc to kształcenie musi być do tego dostosowane. Jakie były dalsze działania,
które doprowadziły do tego, że wspólnota inżynierska razem postanowiła co jakiś czas się spotykać i pokazywać światu, jak duże znaczenie mają właśnie twórcy techniki, inżynierowie. Ja tutaj w tym momencie pozwolę sobie zacytować to, co zawsze cytuję, bo ja tak wymiennie mówię twórcy techniki i inżynierowie. Powiedzenie naszego pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej po odzyskaniu niepodległości, wielkiego inżyniera, wynalazcę Gabriela Narutowicza, który powiedział, że inżynier doznaje tych samych uczuć, co Pan Bóg, ponieważ tworzy dzieła, których wcześniej nie było. I wydaje mi się, że to jest właśnie to taki motyw, który powoduje, że wspólnie chcemy czasami się spotkać, wymienić doświadczenia i rozwiązywać problemy. Od 2000 roku WFO postanowiło, że te spotkania, najpierw które były zgromadzeniami tylko członków organizacji, czyli były walne zgromadzenia członków, czy organizacji, organizacji narodowych, inżynieryjnych, trzeba zrobić takie spotkanie, na które zaprosi się inżynierów z całego świata, niezależnie od tego, czy należą do organizacji jakiejś, czy też są po prostu twórcami techniki. I 2000 rok, jak Państwo pamiętacie, to już tak, żeśmy sobie trochę zapomnieli, przed tym 2000 rokiem wiele obaw czyniła tak zwana pluskwa milenijna. Wszyscyśmy się obawiali, czy nasze komputery, a tym samym wszystkie systemy energetyczne, zarządzania administracyjne i wiele, wiele innych wytrzymają, bo jest tak wielka zmiana daty. No, okazało się, że tak, co jest oczywiście zasługą ludzi, którzy to przygotowali, a więc środowisk inżynierskich, wiadomo, ale wtedy właśnie w Hanowerze była organizowana wielka światowa wystawa przemysłu, techniki, nauki, Expo, i wraz z tą wystawą zorganizowano pierwszy światowy kongres inżynierski, na którym przybyło ponad 5000 delegatów. To nie byli delegaci, bo to były po prostu delegacje jako niewybierane, tylko chętnych do tego, żeby spotkać się i przedyskutować, przed jakimi problemami stanął świat na przełomie wieków, na przełomie tysiącleci. Polska uczestniczyła w tym bardzo licznie. Wtedy delegacja na tym kongresie była Polska, ponad 150 osób, i byli tam reprezentanci środowisk technicznych, zarówno ze stowarzyszeń naukowo-technicznych, jak również z uczelni, jak również z instytutów badawczych i oczywiście ze świata przemysłu i gospodarki. Była to wielka debata na temat tego, jakie problemy niesie globalizacja. Mówiono wtedy oczywiście o sprawach komunikacji i wtedy ja muszę powiedzieć, to jest takie moje, bo na pewno specjaliści wielokrotnie o tym słyszeli, ale ponieważ to nigdy nie była rzecz, którą ja się głęboko interesowałam, usłyszałam wtedy, że takim globalnym problemem, nie mówiono jeszcze o zmianach klimatycznych, ale mówiono o problemie wody i problemie energii. I jak Państwo widzicie, minęło już 22 lata tego nowego wieku i w zasadzie poza innymi problemami nowymi, które się zrodziły i przyniósł czas, ciągle stoimy przed nierozwiązanymi do końca tymi problemami. I od tego 2000 roku odbyło się już 6 tych światowych kongresów inżynierów. Kolejne były w Szanghaju. Następny, tu pokazuję również udział delegacji, to już końcowych naszych. Następny był w Brazylii, potem był w Genewie, w Kioto. I ten, na którym bym się chciała tu parę zdań skupić, to był w Melbourne w 2019 roku. Jeszcze wtedy byliśmy przed pandemią. Wydawało się wtedy nam wszystkim zgromadzonym w Melbourne, że problemem, takimi największymi problemami, przed jakimi stoi ludzkość, to jest właśnie klimat, to są właśnie dobra gospodarka zasobami energetycznymi, surowcami, że
zagospodarowanie i recykling, że zaśmiecenie, ekologia, to są te problemy, przed którymi stoi świat, jak również wykorzystywanie tego, co tworzymy dla naszego wspólnego dobra. Byliśmy wtedy bardzo optymistycznie nastawieni i wtedy na tym właśnie kongresie przyjęliśmy, że 4 marca, a więc ten dzień, w którym, jak przypominam, mówiłam, w 1968 roku, 4 marca powstało WFO, będzie od tego czasu Światowym Dniem Inżyniera. To jest taka nazwa nieoficjalna, która się przyjęła u wszystkich, ale że będzie to Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju. Cały czas ja to tutaj staram się podkreślić, mam nadzieję, że mi to trochę wychodzi, że spojrzenie nie tylko każdego z nas, który coś tworzy, który pracuje, rozwiązuje problemy, na jednostkowy problem, a spojrzenie na to, jak tworzyć to, by to nam służyło dobru, by nie szkodziło, by nie hamując rozwoju, który jest potrzebny, który jest takim naturalnym poczuciem, myślę, że nie tylko inżynierów, ale człowieka, który chciałby się rozwijać, jak jednocześnie nie szkodzić planecie i nie szkodzić nam wszystkim, bo te problemy, jak wiadomo, narastały. I od tego czasu wspólnie z UNESCO jest obchodzony ten Światowy Dzień Inżyniera. Dzisiaj mamy 3 Światowy Dzień. Tegoroczny dzień obchodzony jest pod hasłem uczyńmy inżynierię lepszą, zbudujmy lepszą inżynierię, no ponieważ wiadomo, że wszystko nie jest nigdy do końca doskonałe, tylko trzeba to poprawiać. Dzisiaj my się tutaj spotykamy, bardzo się cieszę, ale nie tylko my, na całym świecie w tej chwili w wielu miejscach obchodzą inżynierowie swoje święto. Państwo macie tutaj na ekranie podany adres, pod którym można worldengineeringday.net, gdzie na stronach www można zobaczyć, co się dzieje w innych krajach świata, jak jest obchodzony ten dzień. Choć 2 cienie na nim na pewno są, to jest ciągle jeszcze pandemia i również, tak jak powiedziałam na wstępie, wojna w Ukrainie. Proszę Państwa, Naczelna Organizacja Techniczna, tak jak mówiłam, od początku uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji inżynierskich, dążąc do tego, żeby było podejście takie do rozwiązywania problemów interdyscyplinarne, abyśmy widzieli problemy nie tylko z własnej perspektywy, ale szerzej. Ale takie tradycje mamy bardzo szerokie, ponieważ myśmy najpierw po wojnie, na początku, mieli ten problem, że wiele Polaków, polskich inżynierów zostało poza granicami kraju i dopiero po transformacji ustrojowej tak naprawdę zaczęliśmy się integrować. To Naczelna Organizacja Techniczna zorganizowała 5 sympozjów Polacy Razem. Państwo macie tu pokazane, one odbyły się w tych pięknych miastach, 2 razy w Warszawie, w Londynie, w Wilnie i Wiedniu. I tutaj my właściwie na tych naszych sympozjach mówiliśmy o tym, o czym koledzy z całego świata mówili na światowych kongresach, o których wcześniej mówiłam. I proszę Państwa, tak dobrze nam ta integracja szła i nie tylko nawiązaliśmy koleżeńskie i przyjacielskie relacje pomiędzy sobą, ale również zaczęliśmy rozwiązywać wspólne problemy. Nie jest to dzisiejszym tematem, więc nie będę o tym mówiła, ale powiem tylko jedno. Wielu naszych kolegów włączyło się w pracę na uczelni i instytutów, kolegów, którzy wcześniej byli poza granicami kraju na emigracji, ale również młodzi koledzy z Polski, którzy dobrze wykształceni wyjechali, tam znaleźli oparcie w tych organizacjach i trzeba powiedzieć, że to dzięki temu, że jesteśmy w tych międzynarodowych organizacjach, bo oprócz organizacji światowej jesteśmy w europejskiej, przyznajemy tytuł euroinżyniera,
Tytuł ten powoduje zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, że nasi koledzy nie muszą zaczynać swojej pracy od przysłowiowej, przy innych zawodach mówi się zmywaku, ja zawsze mówię od taczki z cegłami do wożenia. I myślę, że to jest wielka wartość tej wspólnoty inżynierskiej, naszej polskiej, ale również szerzej biorąc światowej. I ja tu przypominam, że nasze sympozja Polacy razem przekształciły się w światowe zjazdy Polaków. Przypominam tutaj 4 te światowe zjazdy, które się odbyły do tej pory i korzystając z okazji od razu zapraszam, slajd będzie później, zapraszam na 5, ale zanim jeszcze zaproszę na 5, przypomnę i chciałam podziękować. Pierwszy Światowy Dzień Inżyniera obchodziliśmy wspólnie z Politechniką Poznańską, pan rektor Jesionowski tu jest, jak również nie wiem, czy nas ogląda pan profesor Tomasz Łodygowski. Ja wielkie dzięki za zorganizowanie tego pierwszego przed w 2020 roku, 4 marca. Pamiętacie może państwo, że tego dnia pierwszy Polak zachorował wtedy na COVID, więc nasze obchody również odbywały się pod pewną presją i pewnym lęku, które nas, nie wiedzieliśmy, co nas dalej czeka. Dziękuję i to był pierwszy nasz dzień. Zeszłoroczny już był w czasie pandemii i był organizowany wspólnie z Politechniką Śląską, co tutaj proszę jest błąd na tym, wspólnie z Politechniką Śląską. Był online, wiele osób uczestniczyło. Ja również dziękuję Politechnice Śląskiej za to, że włączyła się w nasze obchody. I proszę państwa, tak jak powiedziałam, dzisiaj tu już też kolega redaktor Janusz Kowalski mówił państwu, że organizujemy go wspólnie z Politechniką Warszawską. Za chwilę państwo usłyszycie, myślę, bardzo wiele ciekawych wykładów, już takich bardzo fachowych, ale jednocześnie pokazujących problemy inżynieryjne w ujęciu, w szerokim aspekcie człowieczeństwa, humanizmu, jak również problemów, które są do rozwiązania, jak też będziemy mówić o kształceniu inżynierów, o czym mówiłam, że jest to jeden z najważniejszych problemów, jaki przed organizacjami inżynierskimi stoi, bo oczywiście kształcą uczelnie, ale potem człowiek idzie do pracy i jak jest tym, ma oparcie w takim ruchu stowarzyszeniowym, to może wiedzieć, że są inni, wspólnie rozwiązujemy problemy i wspólnie również przygotowujemy się do tego, co niesie codzienność i co niesie przyszłość, bo o tym trzeba pamiętać. I dlatego na zakończenie, tak jak powiedziałam, zapraszam na kolejny 27. Kongres Techników Polskich oraz 5. Światowy Zjazd Polskich Inżynierów do Gliwic 23-25 czerwca. Myślę, że wiele problemów, które tu dzisiaj zostaną zaakcentowane, o których powiemy, o których na pewno też w wielu tych ośrodkach, gdzie odbywają się Światowe Dni Inżyniera, jest mowa, będą dalej kontynuowane na tej naszej wielkiej debacie polskich inżynierów i tej ofercie, którą inżynier, ten jak powiedziałam, twórca, ten, który czuje to, co Pan Bóg tworząc, może rozwiązać, a zwłaszcza może to rozwiązać, kiedy będziemy o tym rozmawiać. I do tej rozmowy, wymiany doświadczeń ma też służyć taki dzień, jaki jest Światowy Dzień Inżyniera, po to, żebyśmy pomyśleli, że na całym świecie jest dzisiaj wiele miejsc, gdzie wspólnie inżynierowie mówią, co mogą oferować światu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani prezes. Współorganizatorem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Inżyniera jest Politechnika Warszawska. Proszę zatem o wystąpienie profesora doktora habilitowanego inżyniera Mariusza Malinowskiego, prorektora do spraw Politechniki Warszawskiej. Wiem, że pan profesor przygotował bardzo ciekawy referat Nowe technologie w energetyce jako odpowiedź na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie i oczywiście bardzo się cieszę, że Politechnika Warszawska jest współorganizatorem, chociaż szkoda, że w formie wirtualnej
Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli jeszcze kiedyś raz zorganizować to już w trybie stacjonarnym. Proszę Państwa, dziękuję jeszcze raz za możliwość i za możliwość tutaj zaprezentowania wykładu, który jest nazwany Nowe technologie w energetyce jako odpowiedź na wyzwanie Europejskiego Zielonego Ładu, który no, nawiązuje do tych wyzwań, o których mówiła pani prezes. Proszę Państwa, tak, no, Europejski Zielony Ład, wszyscy znamy, jakie są z tym związane działania. Tutaj energetyka, elektrotechnika, w zasadzie można powiedzieć, że wpisuje się w większość tych działań, które przez Komisję Europejską zostały wyznaczone. Ja dzisiaj nawiążę tylko do kilku obszarów, którymi elektrotechnika się zajmuje, którymi związane są z energetyką. Myślę tutaj o odnawialnych źródłach energii, o magazynowaniu energii, elektromobilności, zielonym wodorze, inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Przy czym no, w związku z tym, że czas jest bardzo ograniczony, ja mogę powiedzieć, że tylko zasygnalizuję te problemy, które są rozwiązywane przez inżynierów obecnie, a związane jest właśnie też ze zmianami, które są nam wszystkim znane. Odnawialne źródła energii. Proszę Państwa, wiemy o tym, że musimy zmienić swoje podejście co do tego, z jakich źródeł produkujemy energię, bo inaczej przestaniemy istnieć jako społeczeństwo. I te wyzwania bardzo już widać na zmianie takim miksie energetycznym, który pokazuje, że zdecydowanie ograniczamy produkcję energii z tych źródeł kopalnych. Między innymi też tu widzimy, jak ograniczenie będzie wyglądało użycia węgla, natomiast będzie się oczywiście wzrastało wykorzystanie źródeł odnawialnych. Drugi aspekt, który musimy wziąć pod uwagę, no to ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Mówię tutaj o światowym wzroście zapotrzebowania, dlatego też musimy znaleźć nowe metody produkcji energii, jak również oczywiście zadbać o zwiększenie efektywności energii. To jest też bardzo widoczne na tym slajdzie, którym tutaj na dole możecie Państwo dostrzec, że widać, jak ograniczone zasoby źródeł kopalnych mamy. O tym też powinniśmy dyskutować, że to przecież nie są zasoby niewyczerpalne. Według oczywiście istnieje wiele tutaj statystyk mówiących o tym, czy badań mówiących o tym, jak długo starczy nam tych źródeł kopalnych, ale niektóre z nich mówią, że na przykład ropy naftowej mamy na 42 lata, gazu na 60 lata, a węgla na 122 lata. Natomiast oczywiście ciągle niewykorzystanym potencjałem są odnawialne źródła energii i to, co Państwo widzicie na tych słupkach, po lewej stronie ciemniejszym kolorem jest zaznaczony potencjał, który mają źródła odnawialne, tutaj biomasa, elektrownie wodne, energia słoneczna, wiatr, geotermalna i oczywiście energia fal, gdzie te wartości są wyrażone w petawattogodzinach. Więc obecne wykorzystanie jest znacznie za niskie w porównaniu do potencjalnych możliwości. I to jest widać w rozwoju technologii. W ostatnich latach, no, można powiedzieć, gwałtowny wzrost zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych. Widzimy, jak to się zmieniało od roku 2010 do roku 2020, gdzie zostało przekroczone już ponad 700 gigawatów zainstalowanych tutaj fotowoltaiki, gdzie chcę powiedzieć, że na przykład największy blok energetyczny, który jest w tej chwili zainstalowany w Polsce, to jest chyba blok w Koźnicach, ma moc 1 gigawata, a tutaj mówimy o mocy już zainstalowanej na świecie 700 gigawatów. Przy czym tutaj takim liderem w tych technologiach fotowoltaicznych, to zresztą widać jest, bo jest to tutaj pokazane kolorami, są zdecydowanie Chiny, które no, w tej chwili stanowią praktycznie 1/3 tego całego potencjału produkcji energii z paneli fotowoltaicznych. Zresztą jeśli popatrzymy na największe instalacje, które są na świecie, to większość z nich, już pierwsza dziesiątka to jest powyżej, to są farmy fotowoltaiczne o mocy powyżej 1 gigawata i one są głównie rozlokowane właśnie Indie, Chiny, więc widzimy, jak tam dużo jest inwestycji w tym obszarze, ale jednocześnie możemy tutaj zwrócić uwagę na to, że większość tych instalacji to są instalacje, które w ostatnich latach powstały. Nawet ta instalacja o mocy 2,4 gigawata, ale ona była rozwijana od roku 2015, natomiast
natomiast ostatnie jak gdyby etapy rozwoju tej farmy fotowoltaicznej to są właśnie w ostatnim roku. To Politechnika Warszawska oczywiście jest też dosyć zaangażowana w różnego typu badania, w opracowywanie różnego typu nowych topologii przekształtników energoelektronicznych do przetwarzania energii z paneli fotowoltaicznych, jak również opracowywanie nowych algorytmów sterowania, chociażby do wyszukiwania mocy szczytowej z paneli fotowoltaicznych, tak żeby jak najefektywniej pracować. Drugim taką dojrzałą technologią w odnawialnych źródłach energii, z którą wszyscy obserwujemy oczywiście na co dzień, to są elektrownie wiatrowe i tutaj moc zainstalowana również bardzo podobnie jak to jest w fotowoltaice osiągnęła poziom 743 gigawatów, przy czym zwracam uwagę, że rośnie jak gdyby procentowy udział elektrowni wiatrowych instalowanych na morzu, zresztą też w Polsce tutaj jest bardzo jak gdyby taki pozytywny nastawienie na to, żeby robić to również na Bałtyku. Ta technologia jest na tyle dojrzała, że największe elektrownie wiatrowe osiągają już takie prototypowe, chociażby elektrownia wiatrowa firmy Vestas uzyskała moc rzędu 9,5 MW, co naprawdę jest bardzo dobrym rezultatem. Takim niedocenionym obszarem produkcji energii ze źródeł odnawialnych jest produkcja energii z fal morskich, oceanicznych. Widzicie Państwo tutaj mapę świata, gdzie te liczby, które są wskazane, to jest liczba kilowatów możliwych do uzyskania na metr bieżący fali, więc widzimy, że niektóre obszary mają bardzo duży potencjał produkcji energii elektrycznej właśnie z fal oceanicznych, co też pokazuje, że istnieje w zasadzie ponad 1000 patentów mówiących o tym, jak produkować energię z fal. Politechnika Warszawska uczestniczyła w jednym z takich projektów, który się nazywał Wave Dragon, który właśnie to była taka pływająca platforma, której fale przepływające przelewały się tutaj do tego zasobnika wodnego i następnie wracały poprzez te wyloty do tutaj wracały napędzając turbiny. Zresztą widzicie Państwo, jak to mniej więcej wygląda w trakcie, kiedy nie było fal, kiedy nieprodukowana była energia i w trakcie, jak tutaj dosyć dużo energii było produkowanych przez fale. Same generatory są oczywiście umieszczone tutaj w tych tubach, które są widoczne w tym miejscu. Odnawialne źródła energii nie byłyby możliwe, a w zasadzie powinny iść w parze oczywiście z magazynowaniem energii, dlatego w tej chwili dużym wyzwaniem dla inżynierów i dużo badań prowadzi się w obszarze magazynowania energii i przetwarzania energii właśnie z tych magazynów. Opracowywanych jest mnóstwo zasobników energii, od tych takich już bardzo tradycyjnych, związanych z bardzo dużą pojemnością, taką jak elektrownie pompowo-szczytowe czy magazynowanie energii w postaci sprężonego powietrza. Ostatnio również rozwija się dosyć dynamicznie obszar różnego typu baterii elektrochemicznych, baterii przepływowych, które oczywiście mają znacznie szybszy czas odpowiedzi i mogą dobrze współpracować z odnawialnymi źródłami energii. Takie zasobniki energii do oczywiście ich zastosowania zalet możemy zaliczyć to, że możemy bilansować oczywiście popyt energii w czasie, tak jak jest to widoczne tutaj, czyli magazynować energię w nocy i wykorzystywać ją wtedy, kiedy jest największe zapotrzebowanie w ciągu dnia. Bilansować również chwilowy popyt i podaż po to, żeby wyrównywać właśnie tą ilość energii, na którą jest zapotrzebowanie w produkcji takiej klasycznej, bądź również stabilizować częstotliwość. Więc takie magazyny energii mają bardzo dużo zastosowań pozwalających lepiej funkcjonować siecią elektroenergetyczną. Zresztą one mają już powszechne zastosowanie w wielu krajach, w wielu aplikacjach. Widzimy, że nawet instalacje o mocy, o pojemności 300 MWh współpracują z różnego typu instalacjami odnawialnych źródeł energii i wspierają system energetyczny. Widzimy również bardzo silny rozwój baterii elektrochemicznych. Tutaj pokazane jest, jak malała cena baterii litowo-jonowych w ostatnich latach.
można powiedzieć, że praktycznie każdego roku spadek ceny był około 20%. Od roku 2010 do 2018 ten spadek był 7- albo 8-krotny, ale dalsza predykcja, dalsza oczywiście ocena tego, jak ta cena będzie się kształtowała, jest bardzo optymistyczna, dlatego że w roku 2024 przewidywana cena to jest $94 za kilowatogodzinę, a w roku 2030 $62 za kilowatogodzinę, co będzie powodowało, że instalacja tego typu baterii elektrochemicznych będzie coraz bardziej atrakcyjna również dla systemów energetycznych. I tutaj też taki wątek politechniczny, dlatego że na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej pracujemy nad nowymi ogniwami litowo-jonowymi europejskimi, co warto podkreślić, które są bezpieczną generacją ogniw litowo-jonowych dla pojazdów elektrycznych. Również opracowujemy technologie związane z powtórnym użyciem ogniw do zeroemisyjnych budynków i oczywiście do zalet takich baterii jest zwiększenie limitu bezpieczeństwa termicznego od 70 do 250 stopni, zwiększona wydajność wykorzystania energii, zmniejszona zawartość toksycznego fluoru i ta technologia była wdrożona przez firmę Arkema z Francji. Inne projekty też bateryjne, one służą temu, żeby oczywiście korzystać z materiałów, które są lepiej dostępne albo łatwiej można zachodzić recykling tych materiałów, żeby nie używać chociażby toksycznego fluoru, zmniejszyć użycie surowców, których nie posiada Europa, takich jak kobalt czy naturalny grafit. Kolejny obszar, który Państwo też na co dzień obserwujecie, dynamiczny, to jest elektromobilność i tutaj oczywiście wyzwania są w trzech obszarach: napędów pojazdów elektrycznych, systemu ładowarek i architektury systemu zasilania. Ja bym ocenił, że ta architektura systemu zasilania jest najtrudniejszym wyzwaniem dla nas, dla inżynierów. Oczywiście mamy już opracowane na dosyć wysokim poziomie rozwoju technologicznego napędy pojazdów elektrycznych i systemy ładowarek, ale architektury systemu zasilania szybko nie przebudujemy, natomiast no, jeśli będzie bardzo duże zapotrzebowanie w postaci wielu pojazdów elektrycznych, stanie się to dużym wyzwaniem oczywiście inżynierskim, szczególnie jeśli będziemy myśleli o tak zwanym ultraszybkim ładowaniu, które tutaj Państwo widzicie, jak mniej więcej wygląda, w jakim krótkim czasie jest potrzebne naładowanie na przykład takiego pojazdu. Więc jeśli myślimy na przykład o naładowaniu pojazdu w 15 minut, no to moc przyłączeniowa wtedy jest potrzebna około 400 kW, no chociażby dla samochodu typu Tesla. I żeby sprostać temu wyzwaniu, można oczywiście lokalne sieci elektroenergetyczne wspomagać chociażby poprzez odnawialne źródła energii, które, tak jak pokazywałem Państwu na poprzednich slajdach, osiągają coraz większe moce, farmy fotowoltaiczne, które można właśnie włączyć w takie podsystemy. I tutaj mamy dwa rozwiązania bazujące oczywiście na szynie prądu przemiennego i na szynie prądu stałego. To rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej efektywne, dlatego że mamy mniej stopni przetwarzania energii niż w tym, które jest pokazane na lewej stronie. Ale też wspomagane, co było jednym z wątków wcześniejszych mojej prezentacji, również wspomagane poprzez zasobniki energii różnego oczywiście typu, które pozwalają w sposób ciągły, ze stałą mocą, mogą być ładowane i dopiero mogą być rozładowywane, można powiedzieć, że dynamicznie w celu szybkiego naładowania pojazdu, co zdecydowanie zwiększa efektywność całego systemu elektroenergetycznego. I kolejny obszar, z którym oczywiście mamy do czynienia i który jest ważny, zresztą jesteśmy świadkami tworzenia dolin wodorowych w tej chwili w Polsce. Wiemy, że to jest też przyszłość rozwoju technologii, rozwoju projektów właśnie inżynierskich. Jest tak zwany zielony wodór. Tu mamy takie koło pokazujące oczywiście, w jaki sposób ten wodór może być produkowany i w jaki sposób i gdzie, w jakich obszarach wykorzystany. Natomiast no, dla nas najbardziej atrakcyjne jest jak gdyby produkcja tego zielonego wodoru, czyli z różnego typu źródeł odnawialnych, które tutaj Państwo widzicie, dlatego że nadmiar produkcji energii wtedy możemy właśnie wykorzystać do produkcji wodoru, a później w odwrotnym procesie przy pomocy ogniw paliwowych chociażby możemy wykorzystywać w różnych obszarach, których
których jest zapotrzebowanie na energię. I jednym z rozwiązań, które oczywiście jest w tej chwili dosyć szeroko badane, oprócz takiego bezpośredniego wykorzystania zielonego wodoru, jest zastosowanie właśnie wodoru do zadań takich prosumenckich, czyli oczywiście energia produkowana z paneli fotowoltaicznych jest przetwarzana poprzez układy energoelektroniczne, to w tym wypadku DC-DC. Później następnie przez kolejne układy energoelektroniczne jest przetwarzana i dochodzi do poprzez elektrolizę, jak gdyby tutaj wytwarzamy ten zielony wodór, który może być następnie zmagazynowany i wykorzystany później poprzez ogniwa paliwowe do tego, żeby w odpowiednim momencie zasilać tą sieć. W tym wypadku sieć prądu stałego, ale takie samo rozwiązanie oczywiście może być wykorzystane, tak jak tutaj Państwo widzicie na dole, w przypadku sieci prądu przemiennego, tylko tych stopni przetwarzania energii jest oczywiście więcej, dlatego to rozwiązanie, które jest na dole, jest mniej efektywne energetycznie. I tutaj mamy też jasne rozwiązanie, że w przyszłości przejście na prąd stały będzie znacznie bardziej efektywne niż obecnie wykorzystywany prąd przemienny. W Politechnice Warszawskiej oczywiście prowadzimy również badania związane z ogniwami paliwowymi. Tutaj macie Państwo kilka obrazków pokazujących taki rozwój od pojedynczego ogniwa do stosu, który jest. Badania są prowadzone w Politechnice Warszawskiej i opracowywanie nowych elektrolitów oraz materiałów w ogniwach paliwowych. I przechodzimy do ostatniego wątku, czyli inteligentnych sieci elektroenergetycznych, który można powiedzieć jest integratorem tego wszystkiego, co Państwu wcześniej mówiłem. Na tym obrazku, który zresztą jest obrazkiem Komisji Europejskiej, są wykorzystane różnego typu odnawialne źródła energii, chociażby jak elektrownie wiatrowe instalowane na lądzie, instalowane na morzu. Widzimy też elektrownię, która produkuje energię z fal oceanicznych. Widzimy różnego typu systemy fotowoltaiczne, ale również magazyny energii i również wytwarzanie właśnie i wykorzystywanie wodoru. To wszystko jest możliwe w takiej rozproszonej sieci, wtedy kiedy może być zastosowany system dynamiczny, popytowo-podażowy. Może być możliwe tylko wtedy, jeśli ta rozproszona sieć elektroenergetyczna, czy w ogóle sieć energetyczna rozproszona wytwarzania i odbierania jest ze sobą skomunikowana. Czyli krótko mówiąc, przyszła sieć elektroenergetyczna będzie w pełni przypominała sieć internetową, w której wszystkie jak gdyby elementy tej sieci będą ze sobą się dynamicznie komunikować po to, żeby w sposób najbardziej efektywny produkować i w tym wypadku również pożytkować energię elektryczną. Tutaj wyzwaniem technicznym i takie badania oczywiście są prowadzone w wielu ośrodkach, jest zastosowanie takich urządzeń elektronicznych, które tu są nazwane jako router energetyczny, który pozwala wykorzystać właśnie nawet na poziomie takim typowo domowym, zarówno wytwarzania, tutaj jest pokazany przykład paneli fotowoltaicznych, które są połączone z lokalnym magazynem i zasilane oczywiście poprzez odpowiednią układ energoelektroniczny, tak jak powiedziałem, zasilanie urządzeń, które mamy w domu, bądź bardziej zaawansowane rozwiązanie, które uwzględnia, że w sieci będzie istniała sieć hybrydowa, czyli jako element przejściowy pomiędzy obecnie istniejącą siecią prądu przemiennego, a w przyszłości funkcjonującą siecią prądu stałego, gdzie część urządzeń, tak jak Państwo tutaj widzicie, może już być zasilana bezpośrednio z szyny prądu stałego, a część jeszcze zostaje oczywiście zasilana z sieci prądu przemiennego. I takie rozwiązania również mogą być stosowane nie tylko w sieciach niskiego napięcia, ale również w sieciach średniego napięcia, gdzie klasyczny transformator, który jest nam dobrze znany od już ponad 100 lat, jest wspomagany poprzez transformator energoelektroniczny, który jest tutaj, który wspomaga tą sieć i eliminuje jak gdyby wady takiego klasycznego rozwiązania, daje możliwość kompensacji i zaburzeń napięcia prądu, może kompensować oczywiście moc bierną i w sposób bardziej efektywny wykorzystywać transformator w obszarze największej sprawności, jaka może być osiągnięta. Oczywiście to uwzględnia wszelkiego typu nowe elementy, z którymi się do dzisiaj spotykamy, czyli elektrownie wiatrowe, różnego typu zasobniki energii, również stacje ładowania. Idąc krok dalej, transformator
klasyczny, taki energetyczny. Jesteśmy w stanie oczywiście, i takie badania też na Politechnice Warszawskiej są prowadzone, jesteśmy w stanie zastąpić transformatorem w pełni elektronicznym, nazwanym tutaj jako inteligentny transformator, dlatego że ten elektroniczny, ten transformator inteligentny umożliwia, przede wszystkim ma możliwość podłączenia różnego typu obciążeń po sieci prądu przemiennego, średniego napięcia, stałego napięcia i tak samo po niskiej stronie napięcia też sieć prądu przemiennego i stałego, umożliwiając w ten sposób jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii poprzez brak jak gdyby niepotrzebnego przetwarzania energii na niektórych etapach, a jednocześnie stanowi on hub, który kontroluje i komunikuje ze sobą wszystkie elementy takiej podsieci, powodując, że jest jak najmniejszy przesył energii z podsieci niskiego napięcia do podsieci średniego napięcia, w związku z tym, że ten przesył jest zminimalizowany, jednocześnie właśnie oszczędzamy energię. Proszę Państwa, to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Tak jak powiedziałem, jest to zasygnalizowanie tylko tych problemów, które są rozwiązywane przez inżynierów w obszarze energetyki, elektrotechniki w dzisiejszym czasie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Profesorze. Szanowni Państwo, niezależnie od prezentowanej przez każdego z nas dyscypliny naukowej, wiemy, że temat, o którym mówił Pan Profesor, energetyka, to jest wspólne wyzwanie, które jest interesujące dla nas, dla całego świata. A ponieważ naszym tematem dzisiejszego dnia jest zbudujmy lepszą inżynierię przyszłości, przejdźmy do innego tematu, który jest bardzo ważny być może dla części z Państwa, chociaż nie sądzę, żeby był znowuż tak nie dla każdego. Osobiście też mam taki problem, dlatego sam ciekaw jestem prezentacji naszego kolejnego prelegenta, pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera Henryka Skarżyńskiego z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Człowiek, medycyna, technika. Bardzo proszę, panie profesorze. Państwu reprezentuję Światowe Centrum Słuchu. Jestem otolaryngolekarzem, otolaryngologiem, audiologiem, foniatrą, otolaryngologiem dziecięcym i rzeczywiście przed kilkoma laty zostałem uhonorowany tytułem honorowego inżyniera, zatem częściowo pan przewodniczący dotknął do mojego tytułu, którego formalnie nie posiadam. Szanowna pani prezes, panowie rektorzy, dostojni goście, wczoraj obchodziliśmy Światowy Kongres, Światowy Dzień Słuchu. Mówiliśmy o miliardzie osób, które mają zaburzenia słuchu, które ma ogromny wpływ na codzienne komunikowanie się ludzi między sobą. Ta komunikacja ma bardzo wielki wpływ, właściwie jest podstawą funkcjonowania i rozwoju współczesnych społeczeństw. Bez umiejętności porozumiewania się człowiek nie tylko nie zainicjowałby postępu cywilizacji, ale nie mógłby tworzyć społeczności. Mój wykład dedykuję współpracy lekarzy i inżynierów, dedykuję wszystkim tym, którzy dzisiaj nie są tylko inżynierami, ale w tym wykładzie, mam nadzieję, że wybrzmi to, stają się terapeutami, są jednymi z terapeutów, którzy mają ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie, na codzienne możliwości medycyny służące rozwojowi i niosące nowe szanse dla każdego człowieka. Czy tak było zawsze? No nie do końca. Na początku XX wieku o pozycji człowieka decydowały umiejętności manualne w prawie 93%, a zatem to, co potrafił zrobić. Pod koniec XX wieku o pozycji człowieka decydują w 95% umiejętności komunikowania się i to wiąże się bardzo mocno z tym, o czym my mówimy i nad czym pracujemy, czyli odnosi się do wad słuchu, które determinują rozwój mowy, rozwój języka, edukacji, komunikacji oraz rozwój życia i pracy. Czy komunikacja międzyludzka to wynalazek naszych czasów? Nie. Społeczeństwa prehistoryczne również starały się komunikować.
tutaj jest, są takie ryciny, które pokazują pierwsze komunikacje, sposoby komunikowania się sygnałami dymnymi. Dopiero potem, po kolejnych setkach lat, pojawiło się malarstwo naskalne, pojawiły się pewne przedmioty, które były tworzone z kamieni czy z innych materiałów, które określamy mianem petroglifów. Kolejne sposoby komunikacji związane były już z mową. To system artykułowania dźwięków dał taką pozycję człowiekowi, że mógł mieć wpływ na to, co się wokoło niego dzieje, i dzięki temu zaczęło się rozwijać różne ówczesne technologie, wcale nie takie proste, które miały wpływ na komunikację między ludźmi. Nam się wydaje, że poczta to wynalazek naszych czasów. Najczęściej patrzymy na dyliżansy, które przemierzały setki kilometrów na prerii, a najstarszy system kurierski pochodzi z Egiptu z 2400 roku przed naszą erą. Ważne znaczenie w komunikacji miały hialografy, czyli urządzenia odbijające promienie światła. To były tarcze, to były lustra, z którymi mieliśmy do czynienia ponad 400 lat przed naszą erą. Wreszcie różne urządzenia dźwiękowe, które tworzyło wiele kultur. Najnowsze takie, do których odnosimy się i z sentymentem, i na pewno są znakomicie znane sposoby komunikacji w środowisku inżynierskim, dotyczą telegrafu. Odkrycia elektryczności umożliwiły w połowie XIX wieku komunikację za pośrednictwem telegrafu, przesyłanie dużych informacji na odległość. Telefon, który powszechnie przypisuje się, że prekursorem był Bell, a on po prostu znakomicie to wykorzystał i był autorem pierwszej komercyjnej sieci. Wreszcie radio, które dało szansę przekazywania wielu informacji. Za symbol uznaje się transmisja radiowa kolędy Cicha Noc, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych w 1906 roku. I przechodzimy do czasów bardziej współczesnych. Nam się wydaje, że internet to są wynalazki naszych czasów. Tak nie jest. Telewizja to przedsięwzięcia na początku XX wieku. Komputer to pierwsze maszyny liczące, o czym państwo inżynierowie znakomicie wiedzą, o ogromnych rozmiarach, które miały wpływ na to, co się działo, zwłaszcza podczas II wojny światowej. Początki internetu wiążą się z rewolucją w sposobie komunikacji, z rozwojem sieci satelitarnej, która datuje się na lata 60. ubiegłego wieku. To wszystko dało nowe możliwości dla nas, medyków, i dotyczy to wielu obszarów. Dzisiaj nie sposób, żebym mówił o wszystkich, przekracza to możliwości czasowe, przekracza to możliwości specjalności, które reprezentuję, ale odniosę się do pewnych ogólnych określeń związanych dotyczących telemedycyny. Nam również się wydaje, że telemedycyna to odkrycie naszych czasów, a telemedycyna z czasów pandemii to telemedycyna polegająca na rozmowach telefonicznych lekarzy czy innych specjalistów, psychologów, logopedów z pacjentami, z czego większość pacjentów nie jest zadowolona. To wypaczona telemedycyna. Prawdziwa telemedycyna, którą my przynajmniej w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z inżynierami z różnych ośrodków rozwijamy, to telemedycyna, która jest rzeczywistym wielkim wsparciem codziennej pracy klinicznej. Ale początki telemedycyny to pierwsze możliwości rejestrowania EKG. Przypisuje się to nobliście Eichhoffowi, który przeprowadził je u swojego asystenta na odległość. Kolejne sposoby komunikacji z wykorzystaniem telemedycyny to zastosowanie telegrafu jako narzędzia w czasie wojny rosyjsko-japońskiej. Wreszcie następne możliwości to jest telemedycyna związana z użyciem kolorowej telewizji. Pierwsza medyczna wideokonferencja 1949 rok.
Tak naprawdę to ogromny wpływ na rozwój telemedycyny miał rozwój badań związanych z kosmosem. Pierwsze loty, loty Jurija Gagarina, loty załóg amerykańskich, w tym tej, która wylądowała na Księżycu. Bez tej możliwości, które stwarza telemedycyna, nie moglibyśmy mówić o takich, o tych szansach, o kontrolowanych procesach życiowych, które są niezbędne, zwłaszcza podczas podróży w kosmos. Współczesne sposoby komunikacji, podam kilka przykładów z mojego podwórka, to programy Słyszę, Widzę, Mówię, programy, które opracowaliśmy wspólnie z profesorem Andrzejem Czyżyskim z Politechniki Gdańskiej i naukowcami z tej Politechniki na przełomie wieków, pozwoliły nam pokazać w sieci możliwość badań przesiewowych dotyczących słuchu, wzroku i mowy. Był to wielki przełom. Te nasze wynalazki zostały nagrodzone na wielu salonach wynalazczości, dotarły do 68 krajów. W różnej formie skorzystało z tego ponad 16 milionów osób. Zademonstruję taki przykładowy program dotyczący badań słuchu. To przeprowadź z dzieckiem komputerowe badanie słuchu przez internet z systemem Słyszę. Badanie jest oparte na teście tonalnym i testowaniu zrozumiałości. Dziś tych sposobów jest dużo więcej, ale badania przesiewowe to prawdziwa profilaktyka. Badania przesiewowe, zwłaszcza kiedy obejmują całe populacje. Na co dzień naszym innym rozwiązaniem telemedycznym jest telefitting, czyli na odległość ustawianie urządzeń, które wszczepiamy, które wspomagają słuch. Mam na myśli różnego rodzaju implanty słuchowe, zwłaszcza implanty ślimakowe. Jesteśmy autorami pierwszej w świecie krajowej sieci telemedycznej w tym zakresie i pierwszej sieci międzynarodowej. To fragment pracy z pacjentem na odległość, u którego ustawiane jest urządzenie. To dało ogromne możliwości przemieszczania się pacjenta, poczucie bezpieczeństwa, pewnej niezależności, kiedy może się łączyć z naszymi studiami i możemy skontrolować w każdej chwili, jak pracuje wszczepiony jemu implant. Mówiliśmy o Ukrainie. Tak, trwa wojna. Mamy 4 ośrodki współpracujące z nami na Ukrainie, w Odessie, w Łódzku, w Kijowie. I z tych ośrodków łączyliśmy się do tej pory z pacjentami, którzy byli operowani między innymi u nas. Te operacje polegały na wszczepieniu nowoczesnych implantów, pokazaniu nowych technologii, a dzięki możliwościom telemedycznym mogliśmy cały czas nadzorować pracę w tych ośrodkach ukraińskich, a następnie w innych ośrodkach na świecie, nie tylko w Europie, ale również w Azji i w Afryce. Dzięki tym możliwościom mogliśmy promować pewne nowe rozwiązania i nowe technologie, które służą poprawie słuchu, przywracania słuchu bądź poprawiania słuchu, co ma wpływ na codzienne funkcjonowanie człowieka. To może zabrzmi teraz jako chwalenie się, ale trzeba o tym mówić. W 2010 roku nasza pierwsza w świecie krajowa sieć telemedycyny została uhonorowana pierwszą nagrodą w Waszyngtonie za pokazanie możliwości, jakie oferujemy naszym pacjentom, którzy nie muszą jechać z każdym problemem do ośrodka, w którym byli operowani, którzy mogą mieć zapewnione bezpieczeństwo właśnie na odległość. Wtedy jeszcze nie mieliśmy takich wyposażonych studiów, jakie mamy obecnie. W 2014 roku kolejna nagroda porównywana z Oscarem Amerykańskiej Akademii to Prix Galien za pierwszą krajową i międzynarodową sieć telemedyczną. To pokazuje, że te osiągnięcia sprzed wielu lat zostały dostrzeżone i zwłaszcza ich zastosowanie w praktyce. Powiedziałem na początku, że wczoraj mówiliśmy, iż około 1 miliarda osób ma problemy ze słuchem, a zatem bardzo wielu oczekuje dostępu do nowych technologii, które są wynikiem współpracy inżynierów i medyków, bo trudno sobie wyobrazić pewne sytuacje. Oczywiście możemy zaakceptować, że jesteśmy w szkole, w ośrodku szkolnym, gdzie dla niesłyszących takich ośrodków praktycznie już nie ma albo nie powinno być, gdyż
mamy szansę pomóc prawie każdemu. Możemy sobie wyobrazić osobę, która ma głęboką wadę słuchu, jak ona może się komunikować w ośrodku medycznym, do którego przychodzi po pomoc. Trudno nam sobie wyobrazić, jak przeżywać pewne wydarzenia artystyczne, kiedy mamy głęboką wadę słuchu. Trudno również nam zrozumieć czasami to, co się dzieje, kiedy w otoczeniu jest niekorzystne tło akustyczne, jest hałas, a my przeprowadzamy ważne rozmowy. Wreszcie bardzo trudno sobie wyobrazić przeżywanie pewnych emocji sportowych, gdybyśmy tylko patrzyli na obraz, a nie słyszeli dźwięku i tego, co chce nam przekazać speaker radiowy. Nam się wydaje, że my możemy pomóc w pewnym wieku, a tak naprawdę my możemy pomóc w każdym wieku pacjentowi, również wtedy, kiedy jest w okresie prenatalnym. Od 21 tygodnia życia płodowego pacjent, no, jeszcze nie narodzony, przepraszam, człowiek, bo nie musi być pacjentem, rozwija narząd słuchu i słyszy. Wtedy słyszy wszystko to, co się dzieje wokół łona matki. Może to otoczenie akustyczne może mieć pozytywny wpływ, jak i negatywny wpływ na rozwój słuchowy takiego pacjenta, w tym na rozwój jego umiejętności. Droga słuchowa jest pierwszą drogą, pierwszym kontaktem ze światem zewnętrznym i ma ogromny wpływ na to, jak rozwija się inteligencja tego nienarodzonego człowieka. Tu taki film ilustruje pewne procesy, które zachodzą w łonie matki. Odpowiedni dobór na przykład muzyki może w sposób znaczący mobilizować i mieć wpływ na tworzenie się o wiele większej liczby połączeń neuronalnych, które decydują o naszych zdolnościach i naszych predyspozycjach. Te badania były podstawą utworzenia pewnego ośrodka w 2009 roku, współpracując z profesorem Janem Szpytem, z profesorem Krzysztofem Zarembą, wczesnym dziekanem, a byłym rektorem i obecnym rektorem Politechniki Warszawskiej, utworzyliśmy takie centrum, gdzie był zainstalowany pierwsze urządzenie rezonansu magnetycznego z natężeniem pola magnetycznego 3 Tesli, co pozwalało na badanie drogi słuchowej. Tu pokażę taki filmik, jak można to badać z udziałem znakomitego artysty, muzyka. Podczas improwizacji mózg przestaje się ograniczać. Naukowy zapis działania mózgu wielkiego muzyka podczas tworzenia. Niezły wykres. Nasze możliwości, które powstały w 2009 roku, pozwoliły nam śledzenie szlaków słuchowych, obserwacja funkcjonowania ośrodków korowych, ośrodków podkorowych. Mogliśmy wykorzystać w praktyce klinicznej funkcjonalny rezonans magnetyczny. Nie obraz, ale również funkcje, które dzięki tej współpracy i tym urządzeniom były możliwe. To w konsekwencji pozwoliło na wykorzystanie wielu nowych technik, nowych technologii do badań ośrodków słuchowych, a następnie do badań innych ośrodków, do zobiektywizowania pewnych procesów, w tym do pokazania pewnych predyspozycji człowieka. Mogliśmy pokazać, która półkula jest dominująca, a zatem jakie predyspozycje ma dana osoba. To wszystko jest niezwykle fascynujące, ale to jest efekt właśnie współpracy, znakomitej współpracy inżynierów i lekarzy. Powiedziałem o miliardzie osób na świecie, które mają problemy ze słuchem, a to ma wpływ na ich codzienne funkcjonowanie. W naszych badaniach u noworodków spotykamy u 1-2 na 1000 nowych urodzonych problemy i pewne wady słuchu, ale już u młodzieży szkolnej około 20%. To bardzo dużo, to ogromny przeskok. Dlatego tak ważne
były badania, które, o których wspominałem z profesorem Andrzejem Czyżyskim z Politechniki Gdańskiej, żeby zaproponować programy przesiewowe, które obejmą całe populacje. Dzisiaj z tymi programami dotarliśmy do ponad 1,5 miliona dzieci rozpoczynających edukację szkolną w Polsce oraz do wielu krajów na 4 kontynentach. Grupą i wielkim wyzwaniem jest grupa seniorów. W tej grupie około 75% są pewne zaburzenia słuchu mające wpływ na codzienną komunikację. Jesteśmy jednym ze starzejących się społeczeństw, tak jak i społeczeństwa zachodnie, ten problem będzie narastał. Od dawna współpraca techników i medyków wiązała się z tym, żeby pomóc wspomagać możliwości słyszenia. Takich różnych wynalazków, które tutaj pokazuję na tym slajdzie, jest mnóstwo i można by mówić o tym przez cały dzień. Wszystkie one miały za zadanie nie pokazywać ułomności, a pokazać pewne nowe możliwości i mieć wpływ pozytywny na poziom i jakość codziennej komunikacji. Problemy ze słuchem to nie jest wynalazek naszych czasów. O tym pisał już Pliniusz Starszy w latach 2023-79 naszej ery. Bardzo często, kiedy mówimy o problemach ze słuchem, odnosimy się do Ludwika van Beethovena. Niespełna 2 lata temu upłynęła 250. rocznica urodzin tego wielkiego artysty, który tracił słuch, a tworzył. Jest autorem hymnu Zjednoczonej Europy. Poświęciłem mu w ubiegłym roku powieść filmową Powrót Beethovena, która odnosi się do losów Ludwika, który tracił i tworzył, ale jednocześnie odnosi się do efektów współpracy medyków z inżynierami, którzy dzisiaj dają słuch tym, którzy nie słyszeli od urodzenia, albo dają słuch, przywracają słuch tym, którzy słyszeli i ten słuch stracili i mogą rozwijać swoje umiejętności artystyczne. Wczoraj w Światowym Dniu Słuchu na ekrany film wszedł film Sonata. To film o jednym z moich pacjentów, Grzegorze Płonce, który urodził się jako osoba głęboko niedosłysząca. Ten film pokazuje jego bardzo trudną drogę. Pokazuje ogromne cierpienie w całej rodzinie, ale pokazuje wielkie możliwości nauki i medycyny, które zaowocowały tym, że wykonania wielu utworów, w tym utworów Ludwika van Beethovena, Sonaty Księżycowej, którą tutaj odtwarzał podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Ślimakowe Rytmy, to fantastyczna prezentacja. Dzisiaj po wszczepieniu implantu Grzegorz jest kompozytorem, a zatem przeszedł bardzo długą drogę. Polecam ten film, bo on pokazuje człowieka, problem życiowy, zdrowotny, ale pokazuje również możliwości nauki i medycyny. Jak wspomniałem, wraz ze słuchem, ze starzeniem się rośnie wiele problemów i można powiedzieć, że to są problemy. Ja bardzo często w takich sytuacjach mówię, to są nasze nowe szanse, nasze nowe możliwości, które wykorzystujemy każdego dnia z zastosowaniem całego szeregu urządzeń własnych, tak jak możliwość rekonstruowania strząstek żebra z odpowiednimi szwami metalowymi brakującej małżowiny, ale tu możemy zobaczyć, że taką małżowinę można wytworzyć sztuczno i na odpowiednich zaczepach założyć u pacjenta, który ją utracił. Takich możliwości w codziennej otochirurgii jest bardzo dużo. Tu kolejne możliwości związane z zastosowaniem różnych urządzeń, protez, cementów. Tu za tym się kryje część badań z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej z profesorem Krzysztofem Kurzydłowskim. Tych badań i tych możliwości mamy coraz więcej i od ponad 20 lat wykonujemy najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Poza różnymi uszkodzeniami w obrębie ucha środkowego, takim wyzwaniem są uszkodzenia ucha wewnętrznego. To może być częściowe uszkodzenie, częściowa głuchota lub całkowita głuchota. I to jest jeden z ostatnich moich wątków, który odnosi się do pierwszych prób elektrostymulacji przypisywanych Aleksandrowi Wolcie około 1800 roku. Pokazał, że można mieć wpływ na codzienne funkcjonowanie
z wykorzystaniem mikroprądów został wyśmiany. Upłynęło 150 lat, zanim można było wykorzystać jego możliwości w codziennej praktyce. Zrobili to naukowcy w 1957 roku w Paryżu. W 1992 roku przeprowadziłem w Polsce pierwsze operacje u osób całkowicie głuchych. Następnie cały szereg pierwszych różnych operacji w świecie, które dotyczą różnych uszkodzeń słuchu. To były przełomowe wydarzenia w nauce i w medycynie, których by nie było, gdybyśmy nie mieli tych możliwości, które daje współpraca medyków, psychologów, logopedów i inżynierów klinicznych. To informacja, druga informacja dnia, 16 lipca, 30 lat temu. Po raz pierwszy w Polsce niesłyszącemu wszczepiono protezę ucha. 16 dzień lipca, dzień dobry w Teleekspresie. Zespół lekarzy pod kierunkiem docenta Henryka Skarżyńskiego dokonał dzisiaj wszczepienia. Po kilku latach zrobiliśmy krok dalej. Zostały przeprowadzone pierwsze w świecie operacje tak zwanej częściowej głuchoty. To efekt współpracy kolejnych znakomitych inżynierów i medyków, którzy potrafili zaprogramować urządzenie w taki sposób, że można było uzupełnić ten słuch dobry w zakresie niskiej częstotliwości słuchem elektrycznym za pośrednictwem szczepionego implantu i to połączenie mogło dać pełny efekt słuchowy, czyli rozumienie w 100%. To pierwsza pacjentka, studentka psychologii, która bardzo pomogła nam w tym przełomowym wydarzeniu w świecie. Tu kolejna pacjentka, pierwsze w świecie dziecko z taką częściową głuchotą, która miała już kilka lat, kiedy ją operowaliśmy. Jej rozmowa była, jej wymowa jest trudniejsza, a dzisiaj to pracownik naukowy naszego instytutu. W wieku dziecięcym. Dziś jest członkinią zespołu terapeutów w klinice implantów słuchowych. Gdyby nie poświęcenie profesora Skarżyńskiego, determinacja oraz wieloletnia nauka. Nie... We współpracy z kolegami inżynierami z Akademii Górniczo-Hutniczej chciałbym pokazać taką symulację, co oznacza częściowa głuchota, jakie to ma znaczenie i jak my z tym możemy sobie radzić. To jest prawidłowo odbieramy dźwięk, kiedy mamy prawidłowy poziom słyszenia. Wraz z wiekiem tracimy słuch. To się spotyka w dużej grupie 70+. I wreszcie częściowa głuchota, taka jaka była u naszej pacjentki, kiedy słyszała tylko niskie dźwięki. Jak Państwo słyszycie tę melodię, to jest takie buczenie. Wszczepienie implantu ślimakowego zapewniło jej możliwość stymulowania elektrycznego zakończeń nerwowych w tej części ucha, które było głuche i dzięki temu pacjent mógł, w tym przypadku pacjentka, pani Kasia, mogła usłyszeć ponownie to wszystko. Integracja tych dwóch światów jest wielkim przełomem. W 1961 roku Georg Bekeszy otrzymał Nagrodę Nobla za pokazanie mechanizmów w uchu wewnętrznym. Fala wędrowna w prawidłowo rozwiniętym ślimaku. W przypadkach, które ja prezentuję, mamy sytuację, że w tym ślimaku są elektrody, które stymulują poszczególne zakończenia nerwowe, a w przypadku częściowej głuchoty mamy część ucha sprawnego w zakresie szczytowym i część niesprawnego. To jest ten wielki przełom, który pokazuje nowe możliwości kliniczne, które oferujemy pacjentowi. Czy to zostało dostrzeżone i jaką to daje pozycję? To jest krótka tabela przygotowana na podstawie współczesnej literatury, jakie jest miejsce na podstawie haseł, które możecie Państwo otworzyć i zobaczyć, jaka jest pozycja tego, czym się zajmujemy. Dziś osoby z wadami słuchu są ambasadorami nauki i medycyny. To przykład kończącej się poprzedniej kadencji Europejskiego Parlamentu, podczas którego byłem zaproszony z pacjentami z różnych krajów, którzy brali udział w organizowanym przez nas Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym i przedstawiałem ich jako ambasadorów.
to oni są prawdziwymi beneficjentami tych możliwości nauki i medycyny, które my oferujemy dzisiaj pacjentowi dla poprawienia ich obecnej komunikacji. Pacjenci, którzy korzystają z naszych urządzeń, są... Tu chciałbym pokazać wielu uzdolnionych, tych właśnie Beethovenów, którzy wracają, którzy grają na różnych instrumentach, którzy są najlepszymi uczniami w swoich szkołach. To obecnie Olaf, który jest studentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Ania, która założyła swój zespół instrumentalny, kolejny kolega i wreszcie Małgosia, która jest adiunktem w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Poświęciłem im, tym pacjentom, wiele różnych utworów. One zostały wykorzystane w musicalu Przerwana Cisza, pokazującym to pierwszy musical w świecie, gdzie aktorami byli pacjenci. Zagrali siebie, pokazali możliwości i oddali hołd dla tych, którzy im pomogli, czyli hołd dla lekarzy, psychologów, logopedów i inżynierów klinicznych. Bardzo często jestem pytany, gdzie zatem powinniśmy być, albo gdzie jesteśmy, albo gdzie chcielibyśmy być, żeby mieć poczucie, że możemy bardzo dużo. Odpowiadam, że możemy być przed wszystkimi i ten taki troszkę specjalnie spreparowany filmik pokazuje, że możemy w tej współpracy indywidualnie i zespołowo być przed wszystkimi. Seneca powiedział, że nasze plany zawodzą, ponieważ nie mają celu. Kiedy nie wiesz, do jakiego portu zmierzasz, każdy wiatr jest nieodpowiedni. Patrząc przez pryzmat 25-lecia mojego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, mogę powiedzieć, że wykorzystaliśmy wiatry i wykorzystaliśmy możliwości, budując porty. A było to możliwe dzięki współpracy medycyny i inżynierii. Dzięki temu mogę powiedzieć, możemy nieść pomoc prawie każdemu. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję. I proszę Państwa, te ostatnie słowa, które Pan Profesor umieścił w swojej prezentacji, jasno mówią, że Panie Profesorze, Pan wystąpił u nas jako bohater, jako laureat zaszczytnego tytułu honorowy Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego. Proszę Państwa, i w ten sposób przejdziemy do bardzo ciekawego kolejnego tematu. Zbudujmy lepszą inżynierię przyszłości. Jak widać, ona wiele może. O tym, jak kształcić inżynierów dla przeszłości, swoją prezentację przedstawi rektor Politechniki Matowicencji, rektor Politechniki Poznańskiej, a zarazem przewodniczący konferencji rektorów polskich uczelni technicznych, pan profesor doktor habilitowany, inżynier Teofil Jesionowski. Bardzo proszę, panie Magnificencjo rektorze. Bardzo dziękuję. Szanowna pani prezes, szanowni państwo, po tak wspaniałych dwóch wykładach moja prezentacja będzie miała nieco odmienny charakter. Jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym dniu podkreślenia roli inżynierów, ale jak pan profesor Skarżyński przed chwilą powiedział, budowania mostów pomiędzy inżynierami i specjalistami z wielu, wielu obszarów, ale w szczególności medycyny. Dziś oczywiście kształcenie inżynierów przyszłości jest bardzo poważnym wyzwaniem, które dotyczy wielu obszarów, platform naszego codziennego życia, jak i rozwoju, przede wszystkim rozwoju technologicznego. Mówimy o kolejnej rewolucji przemysłowej i to wyzwanie jest niezwykle trudne. Można by sobie zatem zadać pytanie, czy w dzisiejszych czasach w ogóle jest potrzebny uniwersytet. Uniwersytet, który nakierowany jest na kształcenie przyszłych pokoleń, przyszłych decydentów, przyszłych kreatorów, tych, którzy będą rzeczywiście odkrywać to, co jeszcze nie odkryte, poznawać prawdę i budować lepszą przyszłość. I możemy powiedzieć, że
te wojny, które dotyczą bezpośrednio dzisiaj, czyli pandemia związana z COVID-19, z wirusem SARS-CoV-2, jak i odbudowa Europy po inwazji, czy trwającej inwazji wojny na Ukrainie, również w zakresie kształtowania zrównoważonych, odpornych społeczeństw i gospodarek. No widzimy to właściwie naocznie, jak ważna jest budowa relacji inżynierskich innych specjalistów. Wiemy, że funkcjonowanie uniwersytetu szeroko rozumianego daje nam egzystencję i daje społeczeństwa, które mają otwarte umysły, postępują pragmatycznie, demokratycznie, sprawiedliwie i w sposób zrównoważony. Żeby być uniwersytetem, oczywiście mówimy o globalnym otwarciu na wszystkich. Formalnie podpisujemy różne umowy, jak Magna Carta, czy de facto program Erasmus+, Europejski Integracji Społeczeństwa Studentów, Profesorów, Uczelni, o każdym profilu medycznym, ekonomicznym, typowo humanistycznych, jak i w szkołach inżynierskich. Przewiduje się, że do roku 2030, mówię tu głównie o Europie, będzie co najmniej 45% w wieku 25-34 lat miało wykształcenie wyższe. Około 60% będzie uczestniczyć w kształceniu lifelong learning, czyli właściwie będziemy ciągle doskonalić swoje kompetencje i umiejętności i właściwie do tego jesteśmy zobligowani. Co najmniej 80% będzie posiadać przynajmniej podstawowe umiejętności, zdolności informatyczne, żeby nie być wykluczonym. Tak jak z dysfunkcjami słuchu, jeżeli można powiedzieć, tak również te umiejętności informatyczne są kluczowe, zwłaszcza jeżeli patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość. I co najmniej 20 milionów społeczności europejskiej będzie miało zatrudnienie w szeroko rozumianych technologiach informatycznych, informacyjnych, zwanych kolokwialnie IT. Jakie są wyzwania Europy i Polski? To subiektywne oczywiście moje przemyślenia. To przede wszystkim transformacja ekologiczna, czyli dostęp do surowców bądź zmiana polityki surowcowej, geopolityczna. To energia, to nawiązując do wspaniałego pierwszego wykładu, nowe źródła energii, magazynowanie energii, dystrybucja energii, poprawne jej wykorzystywanie, zrównoważone wykorzystywanie, jak i przemysł, który powinien być przetransformowany na zupełnie inną jakość konsumpcyjną energii, jak i oczywiście przemysł, który będzie potrzebował zupełnie innego podejścia inżynierskiego. Kolejna transformacja to transformacja cyfrowa. Mówimy o cyfryzacji, digitalizacji, roli sztucznej inteligencji i potrzebach bezpieczeństwa zarówno militarnego, bezpieczeństwa cywilnego, zwanym powszechnie poprzez cyberbezpieczeństwo i ataków, jak i bezpieczeństwa poruszania się w sieci komputerowej, zwłaszcza przez młode osoby, które jeszcze nie mają wyrobionej selekcji informacji, selekcji rzeczy dobrych, złych czy też pośrednich. Inne wyzwania to niż demograficzne, już wspomniał pan profesor Skarżyński, jakie są problemy przed starzejącym się społeczeństwem, różnymi potrzebami, wyzwaniami dla medycyny, dla inżynierii i dla humanistów. Już łączenie psychologów, inżynierów i osób, które zajmują się medycyną różnego rodzaju, budowanie nowych kierunków, jak inżynierii biomedycznej, która będzie coraz więcej znaczyła. Widzieliśmy przed chwilą doskonałe przykłady współpracy inżynierów i medyków w wielu, wielu platformach. Kolejne problemy to są choroby cywilizacyjne. Pandemie różnego rodzaju, to jest kolejna pandemia, będą niestety następne choroby układu krążenia, inne choroby, jak również problemy cukrzycowe. One generują wiele niedoskonałości naszego społeczeństwa i musimy tym wyzwaniom sprostać. Kolejne kwestie to jest oczywiście polityka i oddziaływanie globalne, rynek Chin, rynek Indii, w odniesieniu do potencjału europejskiego, potencjału Ameryki Północnej
i budowania realnych więzów współpracy. Z kolei oczywiście nowe wyzwania również dla inżynierów, ale nie tylko, to obecna agresja, generalnie mordercy Putina na społeczność ukraińską, ale myślę również bezpośrednio na społeczność europejską. Szanowni Państwo, jaka jest rola inżyniera w obliczu nowych wyzwań, nowej rzeczywistości? Musimy dostosowywać system edukacji do postępu technologicznego, do nowej rzeczywistości, do nowej rewolucji przemysłowej. Wiemy, że o rozwoju potencjałów decydują liderzy, jednostki. Myślę, że w naszym kraju boimy się tego powiedzieć, ale dobrze wykształcone społeczeństwo może generować najwyższy produkt krajowy brutto, potencjał rozwoju i nową przyszłość. Niemniej jednak liderzy są odpowiedzialni za ten postęp i nie bójmy się tego kultywować i mówić. Przykład przed chwilą mieliśmy w osobie pana profesora. Zapotrzebowanie rynkowe i społeczne. Musimy przeorganizować swoje zapatrywania konsumpcyjne, marnowanie żywności, oczywiście życie de facto ponad stan, jak i oczywiście wrażliwość społeczną, również tą, którą możemy obecnie obserwować. Kariera, rozwój to jest czy moda, czy konieczność. Oczywiście nie można de facto mówić, że będą liderzy bez tak zwanej kariery, tylko oczywiście ta kariera musi być zoptymalizowana i żeby ona była, żeby była zdefiniowana poprzez rozwój naukowy, potencjał jednostki, a nie, przepraszam, modę. Badania naukowe i relacje w zakresie edukacji pomiędzy mistrzem a studentem, mistrzem a doktorantem są kluczowe dla budowania nowego sposobu rozwiązywania problemów, relacji partnerskich i oczywiście mówienia, że takie czy inne programy są wyzwaniem, a nie problemem nie do przejścia, nie do rozwiązania i ciągłe doskonalenie kompetencji jest kluczowe. Nie można zrealizować swoich kompetencji edukacyjnych, kończąc nawet najlepszy uniwersytet, czy to krajowy, czy zagraniczny. Stąd też mamy generowanie nowych kierunków studiów poprzez programy tak zwane problem-based learning, czyli zorientowane na rozwiązywanie problemów, projektów, współpracy w grupach. Stąd również ograniczenia legislacyjne w ramach sztycznych modułów dydaktycznych, które są związane z finansami, które są związane z infrastrukturą uczelni, ale też szkół zwłaszcza ponadpodstawowych, które generują bardzo dobrych młodych adeptów na studia w postaci techników. One też są bardzo, bardzo istotne. System boloński, ustawa 2.0, oczywiście kształcenie licencjackie, czy kształcenie inżynierskie, następnie magisterskie i oczywiście później kształcenie w ramach szkół doktorskich. Te kompetencje są niezwykle ważne. Bardzo istotna współpraca uczelni z przemysłem poprzez sformalizowane projekty, programy dualne, uczelnia przemysł, te więzi i te dedykowane kierunki obszarów. Wiele uczelni technicznych w Polsce realizuje, wiem, że na pewno robi to Politechnika Warszawska, Śląska, Poznańska i wiele, wiele innych uczelni. I następnie praktyki i staże, gdyż studenci wymagają bezpośredniego dostępu do infrastruktury, do nowej technologii, do implementacji swojej wiedzy bezpośrednio już u przyszłego czy pracodawcy, czy przedsiębiorstwa, czy innych jednostek sektora społeczno-gospodarczego. To jest bardzo ważne i na szczęście uczelnie mają wiele umów podpisanych i studenci z tego bardzo dobrze korzystają później, mając oczywiście zatrudnienie. Przykłady troszeczkę, ale nie chciałbym oczywiście tutaj dominować tym, co robi się czy w uczelni, między innymi w Politechnice Poznańskiej, ale w wielu, wielu uczelniach, to generowanie takich kierunków, które wynikają z potrzeb przyszłości, nie z obecnego życia, jak na przykład elektromobilność. Dzisiaj słyszeliśmy o wykorzystaniu nowych źródeł energii, jak baterii litowo-jonowych, baterii sodowych, baterii wanadowych do produkcji między innymi akumulatorów, ale również trzeba pamiętać, że trzeba później zagospodarować te materiały, że trzeba poddać je wtórnemu wykorzystaniu, recyklingowi. Mówiłem o problemach surowcowych. Są takie kierunki, które łączą kompetencje chemików, automatyków, robotyki, jak i oczywiście mechaniki przy tworzeniu takich kierunków i zapotrzebowania rynku.
Kolejny przykład to sztuczna inteligencja, której zastosowanie nie jest tylko w informatyce, jest ich wiele, między innymi w ekonomii, w finansach, w cyberbezpieczeństwie, jak również wspomnianej przed chwilą medycynie. Obrazowanie medyczne, nowe technologie leczenia, zwłaszcza popandemiczne, czyli obrazowanie płuc i przeciwdziałanie skutkom efektów działań pandemicznych, jak również oczywiście systemy bioinformatyczne, na przykład budowanie genomicznej mapy polskiej, genetyczne leczenie czy spersonalizowane leczenie poprzez oczywiście odpowiednią mapę genetyczną i działanie w tym obszarze. Inne to technologie obiegu zamkniętego, o czym zostało już wspomniane przy pierwszym wykładzie, od generalnie poboru surowca do produkcji odpowiedniego materiału, po jego wytworzenie zrównoważone, jak i później odpowiednie zagospodarowanie również produktów ubocznych, towarzyszących, jak i finalnego materiału i jego powtórnemu wykorzystaniu nie tylko materiałów polimerowych, ale nie bójmy się też powiedzieć, że dzięki materiałom polimerowym nie byłoby implantów, nie byłoby wielu, wielu cennych materiałów. Należy gospodarczo podejść do tego systemu i wpisać się w gospodarkę obiegu zamkniętego i pamiętać, jakie rozwiązania na przyszłość można generować w ramach zrównoważonego rozwoju, patrząc na zieloną energię, zielone materiały i zieloną technologię. Oczywiście bardzo ważne jest kształcenie w wielu językach, dominującym jest język angielski w zakresie wielu, wielu kierunków, nie tylko żeby studenci anglojęzyczni przyjeżdżający do naszych jednostek mieli dostęp do nowych ofert kierunków. Tu macie Państwo przykłady takich, które są bardzo modne i bardzo ważne, jak Artificial Intelligence, jak Electronics Telecommunication, czy Sustainable Building Engineering i wiele, wiele innych, ale żeby polscy studenci współpracowali z osobami o innym kolorze skóry, o innych poglądach politycznych, o innych uwarunkowaniach geopolitycznych, czyli innej religii, innej kulturze działania w grupie, dlatego że wtedy można rozwiązywać problemy cywilizacyjne wspólnie, rozumiejąc ich również uwarunkowania. Te studia dają oczywiście otwartość na świat i dają potencjał, gdyż jak wiemy, uniwersytet to coś więcej niż tylko mury, to przede wszystkim ludzie i generujemy najdoskonalszy produkt, przepraszam za kolokwializm, mówimy tu o studentach, doktorantach, którzy będą budować naszą lepszą przyszłość. Tę przyszłość buduje się w ramach nowych wyzwań, również legislacyjnych, jak szkoły doktorskie. To najważniejszy proces generowania specjalistów na rynek, jak i budowania potencjału kadry w uczelniach przyszłej doskonałości naukowej. Doktoraty wdrożeniowe to pomost pomiędzy przemysłem czy jednostkami społeczno-gospodarczymi i uczelniami w ramach nowego projektu dedykowanego. Programy indywidualne, ale jedne z ważniejszych to są koła naukowe. Wiele uczelni, wiele jednostek realizuje współpracę z młodzieżą, gdyż studenci jako osoby otwarte na świat, niespaczone, nieskażone jeszcze takim zero-jedynkowym myśleniem, mają bardzo wolne umysły i mogą kierować nowe programy. Nie bez oczywiście znaczenia jest umiędzynarodowienie, o czym już mówiłem, poprzez zapraszanie i naukowców, i studentów do naszego środowiska i budowanie zupełnie innych relacji, jak również podwójne, potrójne dyplomy, również doktorskie, czyli tak zwane Double Diploma Project, czy Double Diploma Programs w zakresie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. I bardzo nowa idea, bardzo ważna i kultywowana, to Uniwersytet Europejski. Uniwersytet Europejski pozwala na łączenie wielu uczelni. Wracając do szkoły doktorskiej, to obecnie realizuje się ten system edukacji trzeciego stopnia, nazwijmy go, który również może być łączony poprzez programy umiędzynarodowienia, między innymi przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, program STER, który wiele uczelni otrzymała w zakresie umiędzynarodowienia. Wszystkie zajęcia są realizowane w języku angielskim, a dodatkowo zapraszamy wielu specjalistów z całego świata. Plus pandemii jest taki, że możemy elektronicznie połączyć się ze specjalistami ze Stanforda, z MIT, czy z jednostek z Tokio, czy Chin, najlepszych uczelni, żeby wymienić swoje myśli, poglądy i wiedzę na wiele aspektów.
Inny projekt, o czym już wspominałem, to Uniwersytet Europejski, czyli budowanie sieci uniwersytetów europejskich w ramach oficjalnych konsorcjów. To macie Państwo przykład, gdzie Politechnika Poznańska jest jedynym liderem w Europie Środkowo-Wschodniej takiego konsorcjum 7 uczelni. To jest uniwersytet dedykowany na potrzeby de facto gospodarcze, czyli University for Customized Education, ze względu na uwarunkowania firm, które otaczają nasze uniwersytety, między innymi z Włoch, Hiszpanii, Belgii, Francji, Finlandii, jak Państwo widzicie, i również Polski. To jest bardzo ważny rozwój. Takie uniwersytety są realizowane w ramach Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, AGH, ostatnio Politechniki Wrocławskiej, UMK w Toruniu. 15 już jednostek jest włączonych i będą rozbudowywane. I to jest idea uniwersytetów wspólnotowych, gdzie 70 miliardów euro w ramach nowej perspektywy będzie dedykowanych na takie sieciowanie, łączenie, duże ugrupowania poprzez inicjatywę prezydenta Macron i uprzedniej kanclerz Angeli Merkel. Jakie są zagrożenia w zakresie edukacji? Szanowni Państwo, myślę, że edukacja i zdrowie jeszcze czy nadal nie stanowią istotnych priorytetów czy najważniejszych priorytetów państwa. Gdy społeczeństwo będzie zdrowe i będzie dobrze wyedukowane, to będziemy mieć bardzo zaawansowaną kulturę, bardzo dobry sport i będziemy mogli mówić o prawdziwym rozwoju. Nie ma oczywiście tego bez istotnego wkładu inżynierów. Jest drenaż mózgów, oczywiście drenaż mózgów taki, który pozwala na poprawę kompetencji, że ktoś wyjeżdża na studia doktoranckie do renomowanych ośrodków, później realizuje systemy postdoktorskie czy inne kursy i wraca do kraju, bądź też buduje więzi, relacje za granicą, są korzystne, ale kiedy tracimy najzdolniejszych, to polityka państwa, polityka naszych uniwersytetów, decydentów powinna być inna. Chcielibyśmy, żeby na uczelniach, w jednostkach gospodarki zostawali najlepsi. Mówię o tych liderach, żeby nie być krajem odtwórczym, żeby nie powielać rozwiązań, tylko tak jak wielu wybitnych inżynierów, jak słynne nazwisko Malinowski budował kolej w Peru, jak wiele, wiele wybitnych naukowców budowało lepszą przyszłość. Przykłady macie Państwo tutaj. Uczelnie techniczne i inżynierowie powinny charakteryzować się profesjonalizmem, czyli doskonałą wiedzą, rzetelnością w badaniach naukowych, przekazywaniu informacji, uczciwością, również kulturą, kulturą inżynierską, odpowiedzialnością moralną, techniczną, w tym ekologiczną. Nie możemy zakłamywać rzeczywistości. Musimy dbać o przyszłe pokolenia w myśl, takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie. A przykład zdjęć macie Państwo Marii Curie-Skłodowskiej, która formalnie, jak pamiętam, nie była inżynierem, ale z pewnością jest honorowym inżynierem każdych z naszych uniwersytetów, każdego z nas właściwie, wybitna postać, rozwijała wiele technologii, tym przede wszystkim technologię związaną z rozwojem radiologii, radioterapii, która w medycynie przynosi wymierne korzyści. A dziś widzimy, jakie zagrożenia są przy elektrowni jądrowej, ale wynikającym tylko z niewłaściwego działania człowieka, bo taka energia jest ze wszechmiar pożądana. Jest Ignacy Łukasiewicz, jest Ignacy Daszyński, jest Ignacy Mościcki. Akurat Ignacy Łukasiewicz i Mościcki, wybitni politycy, wybitni naukowcy, wybitni inżynierowie, są mi bardzo bliscy, gdyż nieskromnie powiem, że jestem chemikiem, ale tak jak Ignacy Mościcki jest mężem stanu, mając olbrzymie osiągnięcia patentowe, wynalazcze, wrócił z bogatej, wspaniałej Szwajcarii, żeby ratować kraj. Miejmy nadzieję, że teraz będziemy dzięki nowym, przyszłym inżynierom również ratować Europę, ratować naszą wspólnotę, również z Ukrainą, którą się solidaryzują osobiście, ale jestem przekonany, że każdy z nas się solidaryzuje. I myślę, że rola inżynierów, humanistów i wszystkich nas będzie niezwykle ważna, żeby budować lepszą przyszłość Europy i naszego świata. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję Panie Profesorze, dziękuję magnificencji. Szanowni Państwo, pozwólcie kilka uwag z mojej strony dzisiaj. Po pierwsze, dzisiejszy Światowy Dzień Inżyniera jest również datą inauguracji
kanału YouTube o nazwie TV Not, na której będą dostępne, transmitowane wszystkie nasze debaty i prezentacje, które dzisiaj Państwo wysłuchaliście. Także dzięki jednemu z naszych stowarzyszeń sfederowanych w Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszeniu Wspierania Techniki Polskiej, te dzisiejsze prezentacje będą dostępne. To po pierwsze. A dzisiaj inaugurujemy, także coś odbywa się znowuż po raz pierwszy. Po drugie, chciałbym powiedzieć, że naszą dzisiejszy uczestniczy z nami w obchodach dnia blisko 200 osób. Państwo widzicie liczbę uczestników tej prezentacji, ale chcę powiedzieć, że również jesteśmy oglądani na specjalnym kanale w YouTubie. Także cieszę się i myślę, że powinniśmy się wspólnie cieszyć, że jesteśmy szeroko oglądani i nasza transmisja dociera do znacznie większej ilości osób. A mam nadzieję, że te prezentacje, które się ukazały, będą jeszcze długo obecne wśród nas i wykorzystane w różnego rodzaju prezentacjach. Zresztą, proszę Państwa, nie sposób zauważyć, jak pan profesor magnificencja Jasionowski wzbogacił ostatnią swoją prezentację o te zagrożenie wynikające z ostatniego wydarzenia, który przecież dotyka nas wszystkich, cały cywilizowany świat. Proszę Państwa, jeszcze jedna uwaga. Przygotowując dzisiejszy dzień, założyliśmy, organizatorzy założyli, że każdy z prelegentów będzie miał 20 minut na swoje wystąpienie. Troszkę już nam się czas przedłużył, zatem ja już nie przedłużam swego wystąpienia, a zapraszam i proszę o wystąpienie panią Teresę Sosnowską, zastępcę prezesa do spraw normalizacji Polskiego Komitetu Normalizacji. Digitalizacja norm i procesy ich opracowania. Bardzo proszę pani. Dzień dobry, czy mnie słychać i widać? Tak, słychać i widać. Dobrze, dobrze. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Jest mi niezmiernie miło świętować wraz z Państwem Światowy Dzień Inżyniera. Żałuję również, tak jak moi poprzednicy, z całego serca, że okoliczności, którymi żyjemy w ostatnim czasie, nie pozwalają nam w pełni cieszyć się tym świętem. W nawiązaniu do poprzedniej wypowiedzi pana profesora Jasionowskiego, chciałam powiedzieć tylko, że Polski Komitet Normalizacyjny również prowadzi edukację, politykę edukacyjną związaną z kształtowaniem świadomości i modelu edukacji w zakresie normalizacji, ponieważ normalizacja w praktyce inżynierskiej jest niezwykle istotna. A przechodząc do prezentacji, proszę Państwa, w Polskim Komitecie Normalizacyjnym odpowiadam za organizację prac normalizacyjnych oraz publikację efektów tych prac, czyli publikację norm i innych dokumentów normalizacyjnych. I w swojej prezentacji przedstawię Państwu zmiany w procesie opracowywania i publikacji dokumentów normalizacyjnych, zmiany, które są ściśle związane z postępem cyfryzacji. Proszę Państwa, w 2020 roku PKN przyjął 10-letnią strategię. Strategia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jest spójna, powiązana ze strategiami europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych. Nasze wspólne cele między innymi dotyczą zapewnienia sprawnej organizacji prac normalizacyjnych oraz świadczenia wysokiej jakości usług w zakresie normalizacji, a także rozwoju infrastruktury informatycznej umożliwiającej usprawnienie współpracy. W związku z tym podjęliśmy różne działania, takie jak dostosowanie formatu opracowywania, publikowania i rozpowszechniania dokumentów normalizacyjnych zgodnie z potrzebami rynku oraz działania związane z doskonaleniem usług oferowanych przez PKN czy działania związane z modernizacją systemów do obsługi klientów. I ja się skupię przede wszystkim w swojej prezentacji na klientach prac normalizacyjnych.
Krótki zarys historyczny publikacji polskiej normy, polskich dokumentów normalizacyjnych. Pierwsza polska norma została opublikowana w 1925 roku. Co ciekawe, proszę Państwa, postanowienia tej normy są nadal aktualne. Norma bowiem określała temperaturę odniesienia dla narzędzi wiertniczych i przedmiotów warsztatowych. I ta temperatura odniesienia została określona na wartość 20 stopni Celsjusza i do dnia dzisiejszego w pomiarach nadal temperaturą odniesienia jest temperatura 20 stopni. Oczywiście, proszę Państwa, norma została opublikowana na papierze i do 1999 roku publikacja norm odbywała się jedynie w formie papierowej. Rok 1999 był rokiem przełomowym, otóż wraz z rozpowszechnianiem się poczty elektronicznej, internetu, SGML-u, w ogóle praktyka biznesowa, w tym też normalizacja, zaczęła wkraczać erę cyfrową. W latach 90. wynaleziono też pliki PDF i pliki XML i w roku 1999 PKN zaczął korzystać z plików PDF. W roku 2002 rozpoczęliśmy sprzedaż polskich norm w formacie PDF. Oczywiście wówczas nie wszystkie normy były dostępne w tym formacie i dlatego od 2003 roku rozpoczęły się prace związane z wirtualizacją zbioru polskich norm aktualnych w formacie PDF. Rok 2011 można określić rokiem pełnej wirtualizacji polskich norm aktualnych w formacie PDF, natomiast 7 lat później zbiór wszystkich polskich norm został zwirtualizowany do tego formatu, czyli również normy wycofane zostały przekształcone w format PDF. Jednocześnie, proszę Państwa, toczyły się prace związane z wirtualizacją norm w formacie XML i w 2021 roku rozpoczęły się prace nad opracowaniem profesjonalnych szablonów zgodnych z szablonami przyjętymi przez międzynarodowe i europejskie organizacje normalizacyjne i struktura tych szablonów, tego pliku szablonu dostosowana będzie, proszę Państwa, do konwersji na format pliku XML. Ale proszę Państwa, to nie koniec zmian, bowiem na szczeblu międzynarodowym i europejskim odbywają się prace nad programem rozwoju norm online, norm, których treść mogłaby być odczytywana, w przyszłości też interpretowana przez maszyny, norm, które mogłyby być udostępniane w różnych rodzajach aplikacji. Program rozwoju norm internetowych to, proszę Państwa, bardzo istotna współpraca między organizacjami. Współpraca dotyczy, proszę Państwa, dziesiątek tysięcy ekspertów na całym świecie, którzy dziś tworzą normy światowe i regionalne i będą w przyszłości korzystać oczywiście z norm internetowych. Proszę Państwa, gdzie byliśmy i do czego dążymy? W tej chwili mamy na celu przekształcenie tradycyjnej treści norm w taki sposób, aby ta treść nadawała się do odczytu maszynowego. Tak, aby użytkownicy norm mogli zaimportować te treści do swoich systemów. Co się dzieje dzisiaj? Obecnie wielu użytkowników norm poświęca dużo czasu i wysiłku na kopiowanie, wklejanie małych fragmentów tekstu z norm do swoich systemów, do swoich oprogramowań w celu zintegrowania informacji z ich procesami i systemami. W tym samym czasie muszą oni interpretować niejednoznaczności w normach, przekształcać zawartość w sposób, który jest po prostu dla nich użyteczny. Patrząc na schemat, który przedstawiony jest tutaj na tym slajdzie, w tej chwili, proszę Państwa, jesteśmy na poziomie drugim, gdzie możliwość odczytu maszynowego jest związana z uproszczonym wyszukiwaniem, możliwością przetwarzania dokumentu przez oprogramowanie, ale oprogramowanie nie rozumie wyniku wyszukiwania i treści przetwarzanych.
Do czego dążymy? Otóż informacje w normach będą musiały być podane w specyficzny sposób. Będą musiały być bardziej uporządkowane, bardziej spójne. Typ informacji będzie musiał być jasno określony, a wymagania będą musiały być inteligentne. Czyli wymagania będą musiały być konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie. Mówiąc najprościej, proszę Państwa, będzie to polegało na rozbiciu zdań i innych treści na części składowe, oznaczeniu ich, no ja tak powiem troszeczkę kolokwialnie, etykietami określającymi rodzaj informacji, które zawierają. Czyli będziemy dążyć, proszę Państwa, do poziomu trzeciego, nadając, czyli do treści norm, które będą nadawały się do odczytu maszynowego. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie tworzenia norm, które spełniałyby potrzeby użytkowników norm w branżach, które na dzień dzisiejszy są mocno zdigitalizowane i branżach, które będą w przyszłości zdigitalizowane. Proszę Państwa, jesteśmy na wczesnym etapie tego przedsięwzięcia i dlatego wciąż definiujemy, co powinno się zmienić, jak powinna wyglądać inteligentna norma i czy będzie ona miała wpływ na wszystkie normy, czy tylko na niektóre. Nasi koledzy z międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych rozpoczęli pracę w celu stworzenia takiego ujednoliconego rozwiązania. Idąc dalej, i patrząc też na ten przedstawiony tu Państwu slajd, chcielibyśmy, aby treść normy była nie tylko do odczytu maszynowego, ale do interpretacji maszynowej. Zależy nam na modelowaniu informacji wyrażającej treść i relacje między elementami, na samouczących się cyklach analizy i walidacji w celu poprawy obsługi i dostępu do treści, na przepływie danych bez zakłóceń, na automatycznym odpowiadaniu na pytania. Czyli podsumowując, zależy nam, aby maszyna potrafiła znajdować i wykorzystywać elementy w danym kontekście i przetwarzać te informacje. Kilka słów o tym, jak z postępem cyfryzacji zmieniał się proces opracowywania polskiej normy, polskich dokumentów normalizacyjnych. Proszę Państwa, do 2011 roku wszystkie uzgodnienia związane z treścią normy odbywały się w trybie stacjonarnym i cała dokumentacja związana z opracowaniem normy była w formie papierowej. No łatwo się domyśleć, że takie uzgodnienia trwały dłużej i wymagały bardziej skomplikowanej logistyki. W roku 2000 wprowadziliśmy system informatyczny, on się nazywał ZSI Norma i celem systemu było przede wszystkim budowanie bazy danych polskich dokumentów normalizacyjnych i wymiana danych o tych dokumentach wewnątrz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Kolejnym wprowadzonym systemem był system moduł KT, dający już, proszę Państwa, możliwość opiniowania i uzgadniania treści norm cyfrowo. Był to pierwszy system, który dedykowany był osobom również spoza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ważne było, aby te osoby po prostu współpracowały z PKN-em poprzez organy techniczne. W systemie tym też pojawiły się pierwsze elektroniczne teczki akt normy, czyli obszary, w których znajdują się wszystkie wymagane dokumenty związane z opracowaniem normy, z opracowaniem dokumentu normalizacyjnego. Dziś, proszę Państwa, pracujemy w systemie Polski Zasób Normalizacyjny, który połączył i rozbudował funkcjonalności dwóch poprzednich systemów. Wraz z rozwojem systemów informatycznych prowadzono też prace związane ze stroną internetową Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i sklepem internetowym. Dlaczego w tej chwili o tym wspominam? Dlatego, że proszę Państwa, chciałam zwrócić Państwa uwagę na istotny aspekt, jakim jest uruchomienie w 2013 roku ankiety powszechnej projektów polskich norm na naszej stronie internetowej.
Teraz mówię tylko o tym hasłowo, tak jak o tych dalszych tutaj punktach. Na razie nie będę wspominać o szczegółach, powiem w dalszej części mojej prezentacji. Wspomniałam Państwu o systemach informatycznych, a jakie mamy korzyści z systemu Polski Zasób Normalizacyjny, w skrócie zwany przez nas PZN-em. Proszę Państwa, bardzo wygodne jest to, że do systemu możemy zalogować się z każdego urządzenia połączonego z internetem. Dotyczy to nie tylko pracowników PKN, ale wszystkich osób współpracujących z PKN-em poprzez organy techniczne. No teraz to nam się wydaje takie normalne, ale przypominam, że system działa od 2012 roku i wówczas to była duża innowacja. Co jeszcze mogę powiedzieć o systemie, o jego korzyściach? Proszę Państwa, osoby pracujące w systemie mają dostęp do dokumentów normalizacyjnych na każdym etapie ich tworzenia. Oczywiście dostępy są zróżnicowane w zależności od nadanej roli w systemie oraz od nadanego dostępu do stron. Natomiast jest to bardzo istotne, że właśnie osoby spoza PKN-u, ci, którzy uczestniczą w pracach normalizacyjnych, mają dostęp do swoich dokumentów normalizacyjnych, które są opracowywane w danym organie technicznym na każdym etapie tworzenia tych dokumentów. W systemie odbywają się, proszę Państwa, również głosowania, opiniowania, dyskusje, a także istnieje możliwość dodawania dokumentów przez użytkowników norm. A tak wygląda, proszę Państwa, główny panel użytkownika. Widzimy tutaj trwające głosowania, zadania, które są przypisane do danego użytkownika, jak również dodane dokumenty ostatnio oraz strony, do których dany użytkownik ma dostęp. Oczywiście to jest tylko... Oczywiście to jest tylko główny panel. System jest bardzo rozbudowany i szereg informacji zawartych w systemie jest w poszczególnych tutaj modułach. Znajdują się w poszczególnych modułach systemu. Wspomniałem Państwu wcześniej o ankiecie powszechnej projektów polskich norm. Ankieta powszechna polega, proszę Państwa, na udostępnianiu projektu normy wszystkim potencjalnym zainteresowanym w celu zgłoszenia ewentualnych uwag. W czasach papierowych lista projektów objętych ankietą była publikowana w miesięczniku Normalizacja, zatem jeśli ktoś chciał zapoznać się z tą listą, musiał zakupić ten periodyk. Od 2013 roku lista ta jest dostępna na naszej stronie internetowej, a od 2016 roku oprócz listy udostępniono treść wszystkich projektów norm objętych ankietą. Mało tego, można przez naszą stronę internetową zgłaszać swoje uwagi, które po zakończeniu ankiety automatycznie generowane są w zestawieniu uwag. Dokument z uwagami jest umieszczany automatycznie w systemie PZN w odpowiedniej teczce akt normy i dzięki temu reprezentanci członków odpowiedniego organu technicznego mają gotowe zestawienie uwag do dyskusji nad zasadnością tych zgłoszeń. A tak, proszę Państwa, wygląda szablon do zgłaszania uwag na naszej stronie internetowej w zakładce dedykowanej ankiecie, a z prawej strony mamy podgląd do treści projektu normy. Proszę Państwa, za sprawą pandemii rozpowszechniły się spotkania online. Dzisiejsza forma konferencji jest tego też dowodem. Oczywiście nigdy spotkania online nie zastąpią spotkań stacjonarnych, ale dają możliwość szybkiego skontaktowania się i omówienia różnych spraw. Jest to szczególnie istotne w trakcie opracowywania projektów norm. Spotkania online umożliwiają bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z delegacjami uczestnictwo zarówno w posiedzeniach organów technicznych na szczeblu krajowym, ale co przede wszystkim chciałam podkreślić, na szczeblu regionalnym i międzynarodowym. Ta możliwość
mam nadzieję, że przełoży się na jeszcze większe zainteresowanie naszych krajowych ekspertów w pracach grup roboczych działających przy międzynarodowych i europejskich organach technicznych. Grupy robocze są to takie ciała, w których eksperci bezpośrednio mają wpływ na treść norm właśnie międzynarodowych i europejskich. Cyfryzacja ogólnie daje nam większy dostęp do informacji. Wcześniej mówiłam Państwu, że same prace normalizacyjne zostały znacznie ułatwione dzięki digitalizacji. Mam tu na myśli przede wszystkim system informatyczny PZN. Jednak nie tylko ci, którzy bezpośrednio mają wpływ na postanowienia norm, czerpią z korzyści z coraz bardziej rozbudowującej się infrastruktury informatycznej. Zacznijmy choćby od naszej strony internetowej, gdzie każdy może znaleźć podstawowe informacje o normalizacji. Na stronie między innymi znajdują się dane dotyczące organów technicznych, programu ich prac oraz lista członków organów technicznych. Te dane, proszę Państwa, uaktualniane są w czasie rzeczywistym. Na stronie znajdziemy także informacje związane z różnymi wydarzeniami normalizacyjnymi, takie jak zaproszenia na szkolenia, konferencje, konkursy. Dostępny jest w trybie online miesięcznik wiadomości PKN. Na stronie znajdziemy też dyrektywy, rozporządzenia, procedury oraz wszelkie dokumenty związane z normalizacją. Istnieje możliwość wejścia poprzez naszą stronę do bezpłatnej bazy terminologicznej DIMTERM. Jest to baza, która jest bazą prowadzoną przez niemiecką jednostkę normalizacyjną, jednostkę DIN, ale baza, proszę Państwa, jest uzupełniana o terminy i definicje z nowo opublikowanych polskich norm w polskiej wersji językowej. Ona jest uzupełniana na bieżąco przez Polski Komitet Normalizacyjny. Polecam Państwu również zapoznanie się z naszym portalem Wiedza. Tu można znaleźć ogólne informacje o normalizacji podane w sposób przystępny dla każdego. Z kolei przewodnik Twój klucz do normalizacji pomoże Państwu zdecydować, jaką rolę chcieliby Państwo przyjąć w procesie normalizacyjnym. Na stronie znajdziemy również wyszukiwarkę norm. Tu mamy informacje o normach aktualnych oraz wycofanych. Oczywiście na stronie znajduje się sklep internetowy, gdzie można zakupić konkretne dokumenty. Dysponujemy, proszę Państwa, również e-czytelnią, gdzie można zapoznać się z treścią norm przed ewentualnym jej zakupem. Zachęcam również użytkowników norm do wykupienia usługi norm online czy e-dostęp. Szczegóły dotyczące tych usług również znajdują się na naszej stronie internetowej. Jakie, proszę Państwa, mamy dalsze plany? W tej chwili pracujemy nad wdrożeniem systemu automatycznego tłumaczenia Trados do prac normalizacyjnych. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie i całkowicie zmieni pracę nad opracowaniem polskiej wersji językowej norm. Ten proces ułatwi wykonywanie tłumaczeń, co mamy nadzieję, że przełoży się na większą liczbę polskich norm dostępnych w języku polskim. Oczywiście nie zastąpimy tutaj człowieka w 100%, ale tworzymy bazę tłumaczeń treści norm, a właściwie bazy, ponieważ te bazy podzielone są na poszczególne i pozostające się fragmenty będą tłumaczone automatycznie, natomiast teksty, które nie zostaną przetłumaczone, system będzie odpowiadał, w jaki sposób można przetłumaczyć. Oczywiście później eksperci z danej branży będą weryfikowali te teksty. Pracujemy, tak jak już Państwu wspomniałam wcześniej, nad szablonami polskich norm, które będą kompatybilne z szablonami organizacji europejskich i międzynarodowych, ale będą jednocześnie uwzględniać naszą polską specyfikę. Kompatybilność szablonów da możliwość przede wszystkim integracji z aplikacjami europejskich i międzynarodowych organizacji oraz ułatwi to wymianę linków organizacjami. Już kończę. I proszę Państwa, jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że obecnie pracujemy nad opracowaniem elektronicznego zgłaszania uczestników prac normalizacyjnych.
formularza, takiego formularza zgłoszenia członkostwa w organach technicznych oraz zmiany reprezentantów członków OT. I tak jak już wcześniej Państwu powiedziałam, pracujemy, zależy nam bardzo, aby normy mogły być odczytywane i analizowane przez maszyny, także przed nami dużo wyzwań, podejmujemy te prace, bo widzimy w tym sens i zdajemy sobie sprawę z korzyści, jakie otrzymamy, jak przede wszystkim jakie otrzymają nasi użytkownicy norm, na których nam bardzo zależy. Dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam, jak przedłużyłam czas. Życzę udanej dalszej części konferencji. Oczywiście serdecznie zapraszam do współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Dziękuję bardzo Pani Prezes i ja również muszę dać dobry przykład. Od razu zapraszam i proszę o zabranie głosu Pana Profesora Jerzego Barglika, Prezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce. Panie Prezesie, zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, no moje wystąpienie będzie miało troszkę inny charakter niż te znakomite poprzednie wystąpienia. Będę mówił o działalności, o celach i zadaniach Akademii Inżynierskiej w Polsce. No, w roku dla Akademii Inżynierskiej w Polsce szczególnym, no bo jest to rok 30-lecia Akademii. Akademia Inżynierska w Polsce, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne utworzone z inicjatywy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, utworzone zostało 24 stycznia 1992 roku. Grupuje wybitnych twórców polskiej techniki, no i cechą charakterystyczną, że to są zarówno inżynierowie, naukowcy i przedsiębiorcy. Statut przewiduje, że liczba członków nie może przekraczać 300 osób. Cel został tu jasno określony, wytłuszczone fragmenty, wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii, promocja polskiej innowacyjności w kraju i za granicą. Statut przewiduje sposób działania Akademii Inżynierskiej w Polsce, a więc wspomaganie rozwoju gospodarczego, inspirowanie badań stymulujących rozwój, propagowanie i wspieranie polskiej nauki, wreszcie podejmowanie działań zmierzających do wyrażenia uznania twórcom za wybitne osiągnięcia w zakresie inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska, ale także za doniosłe osiągnięcia w kształceniu i dokształcaniu kadr technicznych, a także w popularyzacji techniki. Oczywiście działalność Akademii ma aspekt międzynarodowy, bo nie jest to indywidualny wymysł Polski, jest to Akademia Inżynierska, była od 1998 roku, powiem dlaczego formułujemy tu słowo była, członkiem Rady Akademii Techniki i Nauk Technicznych, czyli czytając po angielsku International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, CAETC, siedzibą w Waszyngtonie. Ta organizacja zrzesza aktualnie 31 państw z 5 kontynentów. No, z przykrością stwierdzam, że nie ma w tym gronie Polski, bo Polska nie należy do krajów, które jak, na przykład tak jak sąsiednie Czechy, finansuje tą, taki udział w gremiach międzynarodowych ze środków państwowych. Ale myślę, że działania Akademii no, spowodują, że wkrótce wrócimy do przynależności do tej organizacji międzynarodowej, bo to jest absolutnie niezbędne. Mówimy o honorowaniu wybitnych twórców polskiej techniki, wybitnych inżynierów i tym indywidualnym sposobem honorowania jest medal imieniem Gabriela Narutowicza, nadawany osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju techniki polskiej. On, ten medal był ustanowiony w 2002 roku, a więc już 20 lat temu,
i w tym czasie tymi medalami zostały wyróżnione 65 osób. Tutaj mamy na zdjęciu, na ilustrującym ten fragment mojej prezentacji, moment wręczenia tego medalu między innymi panom profesorom Mieczysławowi Heringowi, Stanisławowi Bolgowskiemu i Dariuszowi Śpisulskiemu na jednym z ostatnich stacjonarnie odbywanych zebrań Akademii Inżynierskiej w Polsce. Zgromadzenia ogólne, tu pokazuję te zgromadzenia, które odbywały się jeszcze w trybie stacjonarnym, bo dwa z tych zgromadzeń były już zgromadzeniami zdalnymi, charakterystycznymi właśnie dla tego stanu pandemii, a więc mamy tu rok, na początku rok 2019, i później uroczyste zgromadzenie ogólne w sali Senatu Politechniki Śląskiej. W imieniu rektora wita tu gości pan ówczesny prorektor profesor Stanisław Wincenciak i wreszcie ostatnie spotkanie z grudnia 2021 roku w auli Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, gdzie część uczestników spotkała się w sposób bezpośredni, a reszta uczestniczyła w sposób zdalny. Akademia Inżynierska, każde stowarzyszenie naukowo-techniczne nadaje godność członka honorowego. Akademia ma 6 członków honorowych i ostatnio w 2019 roku godność ta została nadana profesorowi Michałowi Klajberowi, którego sylwetki tu nie będę i nie powinienem przypominać, bo jest ona powszechnie znana. Spotkania, które się odbywają w Akademii, mamy tu aulę główną, dużą aulę Politechniki Warszawskiej. Także tutaj udział w zjeździe, pierwszym spotkaniu z okazji Światowego Dnia Inżyniera w Politechnice Warszawskiej na tych zdjęciach. I także, proszę Państwa, kolejne spotkania, których już tu może nie będę omawiał, natomiast chcę zwrócić uwagę, że podczas tych spotkań mieliśmy okazję wizytować także Muzeum Politechniki Warszawskiej, gdzie była się wystawa medali związanych z Gabrielem Narutowiczem. Informację bieżącą o działalności Akademii Inżynierskiej w Polsce, tak jak to wymaga w tych czasach, prezentujemy poprzez stronę internetową i newslettery, które ukazują się w sposób ciągły. 14 tych newsletterów ukazało się w okresie kwiecień 2019, luty 2022. No i forma działalności, zresztą powszechna i typowa, nie ma tu żadnych jakichś wielkich nowości. Webinaria, seminaria organizowane w trybie zdalnym, zaczęliśmy je w 2020 roku referatem profesora Józefa Gawlika pod tytułem Polski inżynier na przestrzeni dziejów. Potem kolejne związane z jubileuszem Naczelnej Organizacji Technicznej i okrągłym jubileuszem profesora Jana Kaczmarka w grudniu 2020 roku, a potem już kolejne webinaria organizowane w trybie zdalnym. Chciałem tu zwrócić uwagę na dwa z nich. Pierwsze, a drugie webinarium związane było z referatem profesora Piotra Wolańskiego, badanie napędów detonacyjnych w Polsce, a więc napędu zupełnie unikalnego w skali światowej, a także referat profesora Romana Barlika, który na naszych, przy okazji naszego spotkania, podsumował swoją wieloletnią działalność w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego. Retrospekcja i kontynuacja.
W tym roku już odbyły się 3 webinaria. Prezentacje, wszystkie prezentacje są dostępne na stronie internetowej, a cechą tych webinariów jest to, że czas prezentacji jest ograniczony, jest ograniczony do 45 minut, do godziny, a więc naprawdę ta wypowiedź może być obszerna. Wybrane aspekty akustyki sal koncertowych, profesor Tadeusz Kamisiński, to była prezentacja ze stycznia. Mówię tu, że 3 webinaria do dziś włącznie, bo dziś bezpośrednio po zakończeniu tego dzisiejszego spotkania z okazji Światowego Dnia Inżyniera odbędzie się 11. webinarium techniczne Akademii Inżynierskiej w Polsce. Pani profesor Emilia Wołowiec-Korecka z Politechniki Łódzkiej będzie mówić o współczesnych kierunkach rozwoju obróbki cieplnej stali. Jak widzicie Państwo, ta tematyka tych webinariów jest bardzo różna i dotyka wszystkich aspektów polskiej energetyki. Można wejść na stronę internetową Akademii i tam jest link, można się przyłączyć do tego spotkania, jeżeli ktoś z szanownych Państwa miałby na to ochotę i czas. Akademia Inżynierska w Polsce jest oczywiście organizacją pożytku publicznego. Tak się dzieje od 2011 roku. Jesteśmy bardzo zobowiązani za to, jeszcze w tym roku będzie można, że w trakcie rocznego rozliczenia podatku PIT można przekazać 1% kwoty na naszą działalność. Na sali jest wielu członków Akademii, wśród tych listy uczestników, a więc tylko krótkie przypomnienie co do składek. Strona internetowa, zachęcam, bo przez tą stronę internetową porozumiewamy się z naszymi członkami. Tutaj jest wersja starsza tej strony, ale jeżeli wejdziecie Państwo na tą stronę, to znajdziecie najnowsze wiadomości. Ostatnia aktualizacja strony internetowej nastąpiła dzisiaj rano. Jak zostać członkiem Akademii Inżynierskiej? Wypełniamy ankietę, przekazujemy jednemu z członków Akademii, który opracowuje rekomendacje. Ta procedura jest dość skomplikowana, ale taka musi być. A więc rekomendacja, uzasadnienie przygotowane przez 2 członków, opinia Rady Członkostwa do spraw członkostwa i wreszcie dokonanie wyborów w głosowaniu tajnym na posiedzeniu zgromadzenia ogólnego. Nowi członkowie, aktualna lista członków Akademii Inżynierskiej to 213 osób, a właściwie już 212, bo jedna osoba nam niestety ubyła. Z tego grona 2 członków honorowych w trakcie rozpatrywania są kolejne kandydatury. Przewidujemy posiedzenie zgromadzenia ogólnego 6 kwietnia, gdzie te rozpatrywane kolejne osoby będą poddawane procedurze głosowania. Chcę powiedzieć, że ta liczba zgodnie z wymogami nie może przekraczać 300 osób. Proszę Państwa, mówiłem o jubileuszu. Ta sesja jubileuszowa odbędzie się 26 kwietnia 2022 roku w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ta sesja objęta jest patronatem Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Dziękuję obecnemu panu rektorowi za ten patronat. No i oczywiście Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FSN-NOT. Oczywiście będzie tam informacja o 30-leciu działalności Akademii, wręczenie dyplomów i legitymacji członkowskiej, a następnie część naukowa i będą wygłoszone 3 referaty na temat detektorów podczerwieni w Polsce. Tutaj
dziekan Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk, pan profesor Antoni Rogalski, na temat rozwoju sztucznej inteligencji, kierunków i perspektyw tego rozwoju będzie mówił pan profesor Ryszard Tadeusiewicz. I wreszcie jakby rozwinięcie tego, o czym mówiłem, mówiąc o prezentacji napędu detonacyjnego w międzyczasie, pierwszy w świecie lot rakiety napędzanej silnikiem detonacyjnym, pan profesor Piotr Wolański. Na zakończenie tej sesji po części artystycznej odbędzie się prezentacja osiągnięć studenckich kół naukowych krakowskich uczelni technicznych. Istnieje Związek Uczelni Technicznych Krakowa, Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Rolniczej i studenci tych wszystkich trzech uczelni będą się w lobby przy wejściu do Akademii Głównej prezentować na zakończenie sesji jubileuszowej Akademii Inżynierskiej w Polsce. Proszę Państwa, Akademia Inżynierska w Polsce zajmuje stanowiska w różnych ważnych sprawach dotyczących polskich inżynierów. Chciałem tutaj o tych dwóch, o jednym stanowisku i oświadczeniu na zakończenie mojej prezentacji powiedzieć. Otóż to pierwsze stanowisko dotyczyło tego, o czym także wypowiadało się wielu spośród pewnie obecnych na sali, w sprawie punktacji ministerialnej czasopism technicznych wydawanych w Polsce, i takie stanowisko przekazaliśmy do ministerstwa 20 października 2021 roku. Fragment tego stanowiska tu Państwu prezentuję. Chcę powiedzieć, że no nie wiem, czy to nasze akurat stanowisko, ale zgodna opinia środowiska inżynierskiego spowodowała jednak pewne korzystne zmiany, jeżeli chodzi o system punktacji. Ale także, Szanowni Państwo, no nie możemy pozostać obojętni dla tego, co się dzieje w związku z napaścią i wojną na Ukrainie, napaścią Rosji na Ukrainę i takie oświadczenie Akademii Inżynierskiej w Polsce, którego fragmenty tu Państwu prezentuję na ekranie, jest dostępne na stronie internetowej Akademii. Oczywiście Akademia także poparła stanowisko środowiska akademickiego wyrażone w oświadczeniu podpisane między innymi przez prezesa Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i innych instytucji naukowych. Wyrażamy pełną solidarność z narodem ukraińskim. Kończąc, proszę Państwa, i dziękując za uwagę, serdecznie zapraszam do kontaktu z Akademią Inżynierską w Polsce. Podaję Państwu adres strony internetowej. Można przesyłać informacje na e-maila. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Proszę Państwa, zmierzamy do końca naszych obchodów. Klamrą zamykającą dzisiejsze obchody Światowego Dnia Inżyniera będzie prezentacja przedstawicieli Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej. Po wystąpieniu prorektora Politechniki Warszawskiej, który mówił o tych problemach w takiej globalnej skali, o technologiach w energetyce, teraz młodzi inżynierowie, zrównoważony rozwój, transformacja oczami młodych inżynierów. I zaproszę o głos Małgorzatę Dębowską, Jakuba Kuleszę i panią Agatę Cieślik z Koła Naukowego Energetyki Politechniki Warszawskiej. Zapraszam. Prosimy o włączenie mikrofonu. Oczywiście. Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie. Nazywam się Małgorzata Dębowska, jestem prezesem Koła Naukowego Energetyków. Na wstępie chciałabym bardzo podziękować organizacji NOT za zaproszenie nas na to wydarzenie i za to, że możemy świętować Światowy Dzień Inżyniera razem tutaj z Państwem w takim zaszczytnym gronie.
Przedstawimy Państwu nasz punkt widzenia co do zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej oczami młodych inżynierów. Zacznę od tematu wizji rozwoju energetyki w najbliższych latach. Polska energetyka, jak wiadomo, jest oparta obecnie głównie na źródłach konwencjonalnych. Na rok 2020 70% produkowanej energii pochodziło ze źródeł kopalnych, 10% był to gaz ziemny, 10% energii pochodziło z energetyki wiatrowej, natomiast pozostałe 20% stanowiła fotowoltaika, biomasa oraz elektrownie wodne. W związku z porozumieniem paryskim i Europejskim Zielonym Ładem, który obowiązuje również Polskę, musimy dążyć do zeroemisyjności, którą powinniśmy osiągnąć już w roku 2050. Mówię już, chociaż jest to naprawdę odległa data i powinniśmy robić wszystko, żeby dążyć do rozwoju naszych technologii, żeby odnawialne źródła energii miały coraz większe znaczenie w naszym sektorze energetycznym. W związku z tym możemy zaobserwować rosnącą popularność energetyki prosumenckiej czy energetyki wiatrowej. W perspektywach rozwoju naszej energetyki nie można jednak zapominać o tym, że same odnawialne źródła energii nie zapewnią stabilności naszego systemu energetycznego. Oczywiście w drodze do dekarbonizacji naszej energetyki paliwem przejściowym i surowcem przejściowym, który może zapewnić nam częściową redukcję emisji, jest gaz ziemny. Jednakże jeśli będziemy chcieli oprzeć energetykę na odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o tym, co zapewni nam również stabilność energetyczną, a źródłem takiej stabilności i jej gwarancją może być energia atomowa, o której mówi się, że pierwsza elektrownia atomowa może powstać już na dużą skalę w roku 2033. To zagwarantowałoby nam odpowiednie połączenie i stabilność systemu energetycznego, jak również znaczne zredukowanie emisji CO2. Jednakże w celu transformacji energetycznej oraz uświadomienia społeczeństwa, jak bardzo ważne jest to zagadnienie oraz na jakie zmiany musimy się przygotować, jest budowanie świadomości energetycznej społeczeństwa. Jednym ze sposobów budowania takiej świadomości energetycznej i naszym zadaniem inżynierów jest nasz projekt Energetycznej Mapy Polski, który został stworzony w poprzednim roku. I przekazuję głos Jakubowi Kuleszy, członkowi naszego zarządu do spraw promocji. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa. Jakub Kulesza, członek zarządu do spraw promocji. I dzisiaj Państwu właśnie powiem o naszym projekcie, czyli Energetycznej Mapie Polski. Jakby każdy projekt w zasadzie pojawi się pewien problem, który musimy rozwiązać. I w tym przypadku naszym problemem było to, że brakuje w Polsce kompleksowej bazy danych o parametrach po prostu, czy to sieci elektroenergetycznej, czy samych obiektów wytwórczych. Jedynym tak naprawdę takim źródłem informacji jest strona Polskiej Sieci Elektroenergetycznych, natomiast ta strona dostarcza tylko takie podstawowe informacje dotyczące generacji energii w całym krajowym systemie elektroenergetycznym. Więc brakuje tego podziału chociażby właśnie na poszczególne jednostki wytwórcze, czy samych opisów tych jednostek wytwórczych. Kiedy szuka się informacji, czy to dla artykułów naukowych, czy do prac dyplomowych, jest to niezwykle skomplikowane, aby znaleźć odpowiednie wiarygodne źródła informacji i prosto odpowiednią ilość tych informacji. I w związku z tym postanowiliśmy o rozpoczęciu naszego projektu Energetycznej Mapy Polski, w skrócie EMP, która powstała dzięki współpracy naszego koła naukowego energetyków Politechniki Warszawskiej wraz z samą uczelnią, czyli Politechniką Warszawską, Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, naszym rodzinnym wydziałem oraz firmą Webalize, która zorganizowała to od strony takiej typowo-technicznej, programistycznej, całą naszą witrynę. Sam projekt został współfinansowany również ze środków społecznie odpowiedzialnej uczelni, czyli jako projektu Politechniki Warszawskiej. I tak mniej więcej się to przedstawia. To jest taka grafika koncepcyjna oczywiście i pokazująca główny element naszej strony. Mniej więcej w środku widzimy główną stronę, czyli dashboard, poniżej mapę, po prawej stronie opis obiektu wytwórczego, w tym przypadku elektrowni Bełchatów. Natomiast jakby każdy z tych modułów
jest dostępny na naszej stronie już w tym momencie, to jest emp.pw.edu.pl. No i właśnie tutaj na tym kolejnym slajdzie widzimy moduł, czyli dashboard, czyli tę stronę główną. Przede wszystkim widzimy, w jaki sposób w tym momencie wygląda produkcja energii elektrycznej. Mniej więcej jakie źródła składają się na te produkcje. Dane są w czasie rzeczywistym pobierane ze strony Polskich Sieci Elektroenergetycznych, więc zapewniamy o ich wiarygodności oraz ich aktualności. Widzimy również bilans, w jaki sposób się przedstawia przepływu energii elektrycznej pomiędzy krajami w sieci elektroenergetycznej. Czyli to jest akurat u nas na dole po prawej stronie. Widzimy również ceny aktualne energii elektrycznej oraz ceny surowców wykorzystywanych do produkcji tej energii. Następnie drugi moduł, który jest obecnie też dostępny, to jest mapa, gdzie są zaznaczone jednostki wytwórcze. W tym momencie pracujemy nad kolejnymi współpracami z różnymi firmami oraz z poszczególnymi jakby jednostkami właśnie, w celu umieszczania ich na naszej stronie internetowej. Staramy się korzystać również z tych jakby współprac i z tych bezpośrednich kontaktów z naszymi firmami współpracującymi, ale również ze źródeł otwartych, które dostępne są w internecie. Natomiast korzystamy oczywiście tylko z wiarygodnych źródeł, które są w stanie zapewnić nam te informacje w sposób rzetelny, tak? I w związku z tym, że jakby staramy się też dopasować do obecnych trendów jakby w informatyce, w nowoczesnych technologiach, to też zaprogramowano na naszej stronie internetowej tryb ciemny, ten, który mówi się, że jest o wiele zdrowszy dla oczu, jest również powiedzmy taka krok w dobrą stronę, ta nowoczesność i jakby innowacyjność, że tak powiem, naszej witryny. Natomiast również ważne jest to, co będzie się działo niedługo, tak? Z naszej perspektywy rozwoju. Uważamy, że każdy projekt zasługuje na to, aby dalej był rozwijany. I tak samo u nas jest w Energetycznej Mapie Polski. I to są przede wszystkim moduły, które niedługo będziemy tworzyć. To jest ABC Energetyki, gdzie w sposób przystępny będziemy starać się pokazywać użytkownikowi podstawowe informacje, podstawowe pojęcia rządzące, powiedzmy, naszą energetyką, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Druga rzecz to jest moduł częstotliwości sieci, który będzie pokazywał, w jaki sposób częstotliwość się zmienia w czasie oraz w jaki sposób ta częstotliwość wpływa na działanie całego systemu elektroenergetycznego. Natomiast jakby tą najważniejszą częścią jest przede wszystkim wsparcie tej większej liczby obiektów, jakby nawiązanie współpracy również. Pracujemy nad tym cały zespół i liczymy też już niedługo takich większej ilości obiektów powstanie. Z mojej strony to już tyle. Zapraszam teraz Agatę Cieśli, która powie o ekodomu. Dzień dobry Państwu. Ja chcę przedstawić ekodom. Jest to projekt edukacyjno-promocyjny w postaci interaktywnej makiety, która ma docelowo być prezentowana na wydarzeniach typu piknik naukowy Centrum Nauki Kopernik, bądź innych wydarzeniach branżowych, może konferencjach, kto wie, ale generalnie służy on poszerzaniu świadomości, tak jak mówiła Małgorzata, i szczególnie dotyczy on poszerzania tej świadomości u osób najmłodszych albo właśnie osób młodych, które budują swój dom dopiero, i żeby zachęcić, zaprezentować, jak działa taki autonomiczny dom. Projekt zawiera też część analityczną i składa się ona po pierwsze z analiz porównawczych trybu auto i eko, które pokazują, których rezultatem jest zobrazowanie, ile dokładnie w kosztach wychodzi samo przestawienie trybu pracy. Jest to zaskakujące. Ponadto projekt zawiera również analizy kosztów inwestycji, czyli zawiera też zestawienia kosztów takich inwestycji jak panele, w perspektywie także turbina wiatrowa oraz pompa ciepła, czy rekuperacja w perspektywie dofinansowań programów rządowych albo i bez nich. I w ostatnim punkcie zawiera również taki poradnik, w jaki sposób skorzystać z takiego dofinansowania. Obecny slajd zawiera fotorelacje z prac, gdyż jest również szkoleniem dla członków koła z umiejętności manualnych, z umiejętności pracy w zespole, i także poszerza ich świadomość i chęć do rozwoju
edukacji, gdyż edukacja jest filarem zmiany. Makieta wygląda właśnie w ten sposób. Chwilowo zawiera tylko panele, ale w perspektywie pojawi się również turbina wiatrowa, zbiornik na wodę deszczową, który również jest jedną z inwestycji, które podlegają analizie w tym projekcie. I zasadniczo projekt jest otwarty na zmiany i na wszelkiego rodzaju rozszerzenia. Celem pokazania, jak funkcjonuje autonomiczny albo prawie autonomiczny dom. Tutaj właśnie są zawarte analizy. Turbiny wiatrowe w tej chwili zostały przyblokowane przez prawo, ale mimo wszystko w małej skali są wciąż możliwe do zainstalowania. Programy, w których wspomagamy przyszłych inwestorów, to jest właśnie Mój Prąd, Dom z Klimatem i Czyste Powietrze prowadzonymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Chcemy podziękować Państwu za zaproszenie, za możliwość zaprezentowania naszej działalności i mamy nadzieję na podtrzymanie tej współpracy. Dziękujemy bardzo. No brawo, brawo młodzi energetycy. Mieliście bardzo długi czas, a wykorzystaliście go bardzo efektywnie i bardzo ciekawie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w ten sposób dobiegliśmy do końca obchodów dzisiejszego światowego, trzeciego Światowego Dnia Inżyniera obchodzonego na całym świecie, przez nas również. Nie będziemy podsumowywać, chociaż na zakończenie naszego spotkania. Proszę o zabranie głosu Panią Prezes Ewę Mańkiewicz-Cudny. Ja dziękuję za uwagę, kłaniam się i do następnych spotkań, następnych obchodów. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wzięli udział w tym święcie inżyniera, które, no jak powiedziałam na początku, niestety odbywa się w takim czasie, który nie jest dla nas czasem radości. Jednak kiedy szykowaliśmy i przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia, uznaliśmy, że aby zrealizować jego hasło, czyli uczyńmy inżynierię przyszłości mądrzejszą, lepszą, zastanawialiśmy się właśnie, jakie problemy stoją przed ludzkością i które mogą włączyć się właśnie inżynierowie, żeby je rozwiązać. Oczywiście tych problemów jest bardzo dużo. Wybraliśmy tutaj takie dwa główne. To jest człowiek, czyli jego zdrowie, jego życie i pokazaliśmy, myślę, że tu wszyscy Państwo na przykładzie tego, co mówił profesor Skarżyński, zobaczyli, jak wielki jest wkład techniki w medycynę i jak bardzo związane są to ze sobą dziedziny, a wszystko służy nam ludziom, żebyśmy w lepszym komforcie żyli i mogli dłużej żyć i mogli lepiej się komunikować, lepiej poznać. Drugi problem, który żeśmy tu podjęli, to była sprawa energetyki. Ona również była podjęta przez naszych młodych kolegów z Politechniki, Szkoła Naukowego Energetyków. Bardzo też dziękujemy. Problemy energetyczne, wszyscy sobie zdają sprawę, jak są wielkie, a ci, którzy doznali w czasie wiatrów tego, że mieli dłuższą przerwę energetyczną niż parę godzin, a parę dni, wiedzą, jak bardzo uzależniliśmy się od energii takim, jak jest teraz wytwarzana i jak jest to wielki problem, żebyśmy sobie zabezpieczyli możliwość z niej dalszego korzystania, bo jest ona podstawą naszego rozwoju. Oczywiście podjęliśmy również temat norm, które może nie są najbardziej pasjonującym tematem, ale każdy inżynier dobrze wie, że jest to rzecz niezmiernie ważna i nie będę tego udowadniała. Myślę, że wszyscy związani z twórczością techniczną zdają sobie z tego sprawę. Ale jednocześnie pokazaliśmy dwie organizacje, bardzo w skrócie dużym, organizację Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentującą ponad 80 tysięcy polskich inżynierów różnych specjalności, od tak tradycyjnych, który każdy kojarzy sobie z inżynierią, elektrycy,
i mechanicy, chemicy, jak kończąc na tym, które Państwo może nawet nie wiecie, mamy chirurgów drzew czy inżynierów dachy zielone, a więc pokazujemy, jak bardzo w wielu dziedzinach inżynieria odgrywa rolę. Jednocześnie pokazaliśmy elitę, jaką jest Akademia Inżynierska, które te akademie istnieją i działają w krajach rozwiniętych, o zaawansowanych gospodarkach, o bardzo rozwiniętych przemysłach i rolnictwie. I uważamy, że nasza akademia w tej chwili po tych 30 latach okrzepła i będzie też tym miejscem, w którym będzie się wykuwała myśl inżynierska, a jednocześnie stanie się to, na czym nam wszystkim powinno zależeć, że inżynier to nie tylko ten, który coś stworzył, coś wyprodukował, ale to człowiek, który ma szerokie horyzonty i patrzy na to, czy to, co on tworzy i jak tworzy, służy dobru ludzkości. I taki powinien być ten mądrzejszy inżynier przyszłości, o którym kształceniu mówił profesor rektor Jesionowski. Dziękuję jeszcze raz Państwu i dziękuję panelistom, dziękuję swoim kolegom z NOT Informatyka, którzy obsługują nasze i dzięki nim mogliśmy się porozumieć, mogliśmy przekazać Państwu te informacje i chcę powiedzieć, że jestem dumna z tego, że w naszej organizacji mamy własną platformę do zdalnych konferencji i to platformę nie gorszą niż platformy, które są stworzone przez jakieś wielkie firmy, a jednocześnie zachęcamy, tak jak to było powiedziane, do korzystania z tej naszej telewizji, która już pokazuje, że będziemy mogli wydarzenia, a jest ich dużo, zarówno z czasem i Akademii Inżynierskiej i inne inżynierskie wydarzenia pokazywać, żeby docierały, a żebyśmy naprawdę wiedzieli więcej o twórcach, o tych, którzy budują, a nie o tych, którzy niszczą. Wojna nam, która się toczy za naszymi granicami i obrazy, które oglądamy, pokazują, że nie po to tworzymy rzeczy i nie po to się rozwijamy, żeby burzyć, tylko żeby budować. Dziękuję Państwu bardzo. Pięknie dziękujemy Pani Prezes, dziękujemy. Wspaniały dzień, wspaniała organizacja. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie z Poznania. Dziękujemy. Thank you.